Starostwie Rady Gminy Miejsce Piastowe. Pragnę serdecznie powitać przybyłe panie i panów radnych. Witam również zaproszonych gości w osobach pani wójt Doroty Chilik, pani Magdaleny Hec-Mrozek, zastępcy wójta gminy Miejsce Piastowe, pani Eweliny Pilszak, skarbnika gminy, pana Krzysztofa Mercika, sekretarza gminy. Witam również pana prezesa SIM Podkarpacie Krzysztofa Mazura. Serdecznie witam pracę prawnego pana Mariusza Ślusarczyka. Witam kierownika referatu infrastruktury panią Bernadetę Jurczak, kierownika GOPS Joannę Boczar. Witam dyrektora zespołu żłobków w gminie Miejsce Piastowe panią Agnieszkę Jastrzębską. Witam pana głównego specjalistę Roberta Zajdla. Witam radną powiatową panią Teresę Sirko oraz sołtysa sołectwa Głowienka. Witam również sołtysów sołectw gminy Miejsce Piastowe. Ma tutaj na uwadze pana Tadeusza Packa z Niżnej Łąki, pana Władysława Frączka z sołectwa Zalesie, pana Aleksandra Mercika z sołectwa Targowiska. Witam również panów obsługujących obrady dzisiejszej sesji, pana Tristana Wojtunia z Biura Obsługi Rady i pana Tomasza Zajdel, który obsługuje nasze obrady od strony informatycznej. Witam również mieszkańców gminy Miejsce Piastowe, którzy obserwują dzisiejsze obrady za pomocą przekazu internetowego. I aby się stało bardziej to ważne, odstukam teraz laską oficjalne otwarcie sesji. Szanowni Państwo, dzisiejsze obrady mają moc prawną, ponieważ na 15 radnych w dzisiejszych obradach uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum dzisiejszych obrad. Nieobecni radni usprawiedliwi swoją nieobecność. Proszę Państwa, na Państwa skrzynki mailowe został wysłany porządek dzisiejszych obrad, łącznie z porządkiem, który za chwilę zaprezentuję. W międzyczasie bardzo bym prosił Państwa o zalogowanie się też do systemu. Tak, abym mógł sprawdzić obecność w systemie jeszcze. Problem. Proszę Państwa, jakiś jest problem w systemie, bo dość wolno internet chodzi, ale myślę, że do momentu, kiedy będziemy podejmować kwestię głosowania, to już będzie wszystko w porządku. Aby nie przeciągać, ja pozwolę sobie w tej chwili przedstawić Państwu porządek dzisiejszych obrad. Jak już wcześniej wspomniałem, ten porządek Państwo radni otrzymali na skrzynki mailowe, łącznie z materiałami na dzisiejsze obrady, czy z projektami uchwał. Więc po otwarciu, w punkcie pierwszym stwierdzenie prawomocności, w punkcie drugim przedstawienie porządku obrad, w punkcie trzecim rozpatrzenie uwag do protokołu z 54. i 55. sesji Rady Gminy, w punkcie czwartym sprawozdanie z działalności wójta za okres między sesjami, w punkcie piątym sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2021 oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w gminie Miejsce Piastowe. Punkt szósty to punkt, kiedy będziemy procedować uchwały i w podpunkcie pierwszym mamy projekt uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz
obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowlanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej w budynkach położonych w miejscowości Niżna Łąka. W podpunkcie drugim w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. W podpunkcie trzecim w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejsce Piastowe. W podpunkcie czwartym w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych i prowadzonych przez gminę Miejsce Piastowe, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tych żłobkach oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. W podpunkcie piątym w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Miejsce Piastowe na lata 2022-2024. W podpunkcie szóstym w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miejsce Piastowe w 2022 roku. W podpunkcie siódmym w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łężany 1 w gminie Miejsce Piastowe. W podpunkcie ósmym w sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie z Przysiłka Wsi Targowiska na Wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia Przysiłka Wsi Targowiska. W podpunkcie dziewiątym w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników, ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Punkt siódmy dzisiejszych obrad to sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi. Punkt ósmy, informacja przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce między sesjami. Punkt dziewiąty, zamknięcie obrad. Zanim zapytam Państwa ewentualne wnioski i propozycje co do porządku obrad, pozwolę sobie jeszcze raz sprawdzić, jak Państwo się zalogowali do systemu. Dziękuję, trzech radnych jest nieobecnych, 12 radnych prawidłowo jest zalogowanych. Szanowni Państwo, zapytam właśnie teraz, czy macie Państwo jakieś uwagi bądź propozycje w kwestii porządku dzisiejszych obrad. Proszę Pani Wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wnoszę wniosek o zmianę porządku obrad dotyczący wprowadzenia w punkcie szóstym dodatkowego projektu uchwały. To jest w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennym Domu Pomocy Senior Wigor funkcjonującym na terenie gminy Miejsce Piastowe. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś wnioski bądź uwagi? Nie widzę. Za ten wniosek Pani Wójt oczywiście poddamy pod głosowanie. Bardzo proszę Pana o przygotowanie głosowania. Szanowni Państwo, uruchamiam procedurę głosowania, pytając Państwa, kto jest za tym, aby wniosek, który przedstawiła Pani Wójt w kwestii zmiany porządku obrad, rozszerzenia punktu szóstego o dodatkowy projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennym Domu Pomocy Senior Wigor funkcjonującym na terenie gminy Miejsce Piastowe. Jest za tym, aby wprowadzić ten punkt do porządku obrad. Proszę o oddanie głosu. Troszkę wolno internet chodzi.
Wolno internet chodzi. Wolno internet chodzi, dlatego jest problem. Tak, tak, też. Czyli wolno chodzi internet w ogóle. Co, zawsze to było. Nie. Tu jest na razie. Jeszcze jeden głos. Dziękuję. Po problemie, pierwszym problemie, wszyscy radni oddali głos. Szanowni Państwo, informuję Państwa, że proponowana przez Panią Wójt zmiana porządku obrad dzisiejszych została przez Wysoką Radę przyjęta jednogłośnie, nie było głosów wstrzymujących się ani przeciwnych. Ja tylko zapytam Panią Wójt, czy projekt tej uchwały możemy włączyć w dzisiejsze obrady w punkcie szóstym, w pozycji podpunkcie dziesiątym, czy ma Pani życzenia jakieś? Tak? Dobrze. Zatem Wysoka Rado, porządek został poniekąd zmieniony. Uległ zmianie tylko jedyny punkt szósty. Został on uzupełniony o dodatkowy projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennym Domu Pomocy Senior Wigor funkcjonującym na terenie gminy Miejsce Piastowe i ten projekt uchwały będzie rozpatrywany w podpunkcie 10. Taka zmiana tylko nastąpiła w porządku dzisiejszych obrad. Szanowni Państwo, kontynuując porządek dzisiejszych obrad, zapytam Państwa, czy macie Państwo jakieś propozycje bądź uwagi w kwestii uwag do protokołów z 54. i 50. sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe. Nie widzę głosów, zatem protokoły zostaną bez zmian. Proszę Państwa, w punkcie czwartym dzisiejszych obrad mamy sprawozdanie z działalności wójta za okres między sesjami i oddam głos Pani Dorocie Chilik, prosząc o przedstawienie właśnie sprawozdania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni goście, pracownicy Urzędu Gminy. Wykaz zadań dotyczy praktycznie miesiąca od 28 lutego do 29 marca.
W ostatnich dniach Urząd Gminy Miejsce Piastowe otrzymał bardzo wysokie wyróżnienie w konkursie Przyjazny Urząd 2022. Certyfikat wyróżnia i promuje instytucje, które na pierwszym miejscu stawiają jakość w relacjach z klientem, interesantem, wysoką kulturę pracy, nowoczesne zarządzanie publiczne, profesjonalizm i rzetelność w podejmowaniu do świadczenia usługi z obywatelami. Konkurs Przyjazny Urząd pomaga budować nowoczesną markę wyróżnionych w nich placówek, jako placówek otwartych na potrzeby obywateli, solidnych, kompetentnych i życzliwych. Godło Przyjazny Urząd przyznaje kapituła złożona z ekspertów i praktyków administracji publicznej, specjalizujących się naukowo lub zawodowo w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością. Właśnie to godło i statuetkę będę odbierać w kwietniu w Krakowie i mam nadzieję, że przysporzy nam i praktycznie naszym pracownikom dodatkowego takiego prestiżu, bo nasz urząd jest naprawdę otwarty, uśmiechnięty zawsze i niesie pomoc. Zawsze taką po prostu trzeba udzielić. Gmina Miejsce Piastowe otrzymała dofinansowanie w wysokości 411 150 zł z projektu Cyfrowa Gmina, realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. To jest oś rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. I Cyfrowa Gmina to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia. 15 marca w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca ogólnopolski konkurs Wzorowa Gmina, podczas której odebrałam certyfikat wzorowej gminy. Kapituła konkursu Wzorowa Gmina, biorąc pod uwagę całokształt pracy samorządu naszej gminy, przyznała nam tytuł lidera innowacyjnych rozwiązań w samorządzie. Zdaniem kapituły konkursu gmina Miejsce Piastowe zaliczana jest do grona najlepiej i najdynamiczniej rozwijających się samorządów w regionie. Dzięki wsparciu z budżetu Unii Europejskiej oraz wykorzystaniu innych funduszy zewnętrznych w ciągu ostatnich lat zmieniła się nasza gmina, zmienił się samorząd w przyjazny, godny zaufania, stabilny finansowo i co najważniejsze dynamicznie się rozwijający. Kolejną akcją to jest akcja Zbieramy PIT do PIT-a. Gmina Miejsce Piastowe rozkwita. Już od 15 marca można zgłaszać się do udziału w loterii promocyjnej pod nazwą Zbieramy PIT do PIT-a. Gmina Miejsce Piastowe rozkwita. Udział w loterii mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Miejsce Piastowe, którzy ukończyli 18 rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych do 2 maja 2022 roku złożyli deklarację podatkową. Właściwie jesteśmy na takim półmetku, bo ciągle te deklaracje wpływają. I oczywiście w Urzędzie Skarbowym w Krośnie wskażą w PIT-ie tam w określonej rubryce gminę Miejsce Piastowe jako gminę, w której posiadają miejsce zamieszkania. Zgłoszą się do udziału w loterii w terminie od 15 marca do 5 maja tego roku. Na stronie internetowej są wszystkie informacje, a do wygrania są bardzo atrakcyjne nagrody. Odbyło się spotkanie strażaków z terenu Belgii, z miasta Ostkamp. Nasi strażacy od wybuchu wojny na terenie Ukrainy. Nasi strażacy tutaj na naszym terenie działają bardzo prężnie, pomagając i angażując się w wszelką pomoc naszym sąsiadom. Przede wszystkim już od drugiego dnia odbywały się prężne zbiórki.
wywożone zostały posiłki, ciepłe posiłki na granicę, czy przygotowywane były bułki, drożdżówki dla tak samo ludzi oczekujących wiele godzin na przejściach granicznych. Właśnie w ramach tej współpracy odbyło się spotkanie 12 marca z druhami z Belgii. Przekazali sobie doświadczenia, to znaczy nasi strażacy przekazali Belgom doświadczenia zebrane z działań dotyczących właśnie wsparcia i pomocy na granicy. Praktycznie grupa techników z Belgii z projektu HOP montowała hotspoty i tak hotspoty, które wzmacniają internet i pomagają do 100 osób korzystania w obiekcie z internetu, zostały zamontowane na terenie naszej gminy w Domu Ludowym w Rogach, w Domu Ludowym w Głowience. No niestety w Domu Ludowym w Targowiskach się nie dało zamontować ze względu na brak kluczy, ale myślę, że jeżeli będzie okazja, a będzie taka okazja, bo prawdopodobnie jeszcze będzie ta sama grupa i strażacy z monitoringiem, z kamerami i z darami, to wtedy właśnie zostanie zamontowany hotspot także i w Domu Ludowym w Targowiskach. W zamian za to zamontowali Belgowie hotspot w CKU w Krośnie i tam też przebywa około 100 uchodźców, więc to też będzie pomocne na dzień, na teraz. Oczywiście całe spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości pana Stanisława Szawana, tłumacza przysięgłego, bo bariera tutaj językowa może nie była problemem, bo i po angielsku, ale jednak te szczegółowe informacje były przekazywane w języku francuskim i oczywiście za wsparcie Kancelarii Prawnej DB Bednarczyk. Kolejnym ważnym wydarzeniem była podpisana umowa na budowę boisk w dniu 9 marca i tutaj odbyła się, to jest boisko, umowa dotyczy podpisana dotyczy boiska nad szkołą w Głowience. Wykonawcą jest Budmat Lucyna Matyja z siedzibą w Krynicy. I wartość umowy to 1 731 730,62 zł. Wykonawca, kolejne prace, została podpisana umowa z wykonawcą, z firmą Rose Leszczak Tomasz z siedzibą w Krzyżowie. Łączna wartość zamówienia 659 841 35 tysięcy złotych i była podpisana w dniu 22 lutego. Podpisano tą umowę w MPGK Krosno na wykonanie przyłącza wody do kaplicy. To chodzi o targowiska, bo akurat tak podlega działanie. Termin realizacji to jest kwiecień bieżącego roku. Wartość ponad 32 tysiące złotych. W dniu 21 marca ogłoszono przetarg na roboty budowlane, budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miejsce Piastowe. I teraz tak, tutaj dotyczy Wrocanki, Głowienki, Targowisk i Zalesia. Termin otwarcia ofert będzie w dniu 12 kwietnia i tak naprawdę dotyczą to takich odcinków. Jeżeli chodzi o Wrocankę, to we Wrocance wykonamy praktycznie połowę ulicy Krośnieńskiej. Tam będzie około 12 sztuk lamp plus, my to nazywamy czarna dziura, czyli połączenie Wrocanki z Głowienką, 13 sztuk. To jest czyli w sumie we Wrocance to będzie 25 sztuk.
Głowienka to jest ulica Polna plus Miodowa, kontynuacja, i to jest 17 sztuk lamp. W targowiskach wykonamy całą ulicę Starowiejską i tutaj będzie zamontowanych 20 sztuk lamp, czyli cała ulica będzie wykonana. W Zalesiu od numeru mniej więcej 776 do numeru 88 7 sztuk lamp. Zobaczymy, jak przetarg wypadnie. Liczymy na to, że będzie dobrze i że będziemy mogli wkrótce zrealizować zadanie. Zakończono też pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego właśnie ulicy Polnej w Głowięcy. W ramach zadania wykonano 9 lamp, koszt ponad 53 tysiące złotych. Wykonawcą była firma Almax Aneta Liwosz Świeżowa Polska. I w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego. I tak tutaj wymienię: ulica Dworska, Szkolna, ulica Turków, ulica Zarzecze w miejscu Piastowym. Termin realizacji do 30 czerwca z wykonawcą Almax Aneta Liwosz Świeżowa Polska. Ulicy Długiej w Rogach, termin realizacji do 30 czerwca bieżącego roku, wykonawcą jest Wojciech Gaj LTech Krościenko Wyżne. Ulica Ogrodowa w Łężanach, termin realizacji do 30 czerwca. Wykonawcą także jest firma Wojciech Gaj LTech Krościenko Wyżne. W Widaczu odcinek od budynku numer 422 do budynku 407. Termin realizacji także 30 czerwiec bieżącego roku i wykonawcą jest też Wojciech Gaj LTech Krościenko Wyżne. Czyli tutaj dojdą kolejne ulice, kolejne lampy i mamy nadzieję, że już na jesień będzie naprawdę bardzo dużo kilometrów oświetlonych naszych miejscowości, praktycznie każdej miejscowości. W dniu 10 marca bieżącego roku podpisano akt notarialny, to jest umowa sprzedaży dotycząca zakupu przez gminę Miejsce Piastowe prawa własności działki numer 1367/2 o powierzchni 0,02 położonej w miejscowości Wrocanka za cenę 4400 ustaloną w drodze ugody sądowej zawartej w dniu 7 października. W związku 7 października ubiegłego roku i jest to związane z zajęciem działki gruntu pod drogę ulica Krzywa i zabudowaniem jej nawierzchnią asfaltową, czyli ulica Krzywa, wyprostowanie tych wszystkich zawiłości i własnością. W dniach od 28 lutego do 10 marca bieżącego roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Targowiska oraz Zalesie i Kolonia. Na podstawie uchwały numer 56/346/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Zalesia z przysiółka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przysiółka wsi Targowisk. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z bieżącego roku, pozycja 466 oraz zarządzenie numer 623/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 lutego bieżącego roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Zalesie z przysiółka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przysiółka wsi Targowiska. Konsultacje przeprowadzone w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej. Szczegóły będą podawane już przy uchwale. Sprawozdanie, jest jeszcze sporo robót z MPGK.
Prace zostały wykonane we wszystkich miejscowościach. Nie będę tutaj czytać szczegółów, bo jest ich dużo, a wiemy, że tutaj prezes SIM-u się bardzo śpieszy. Także jeżeli są pytania do sprawozdania, bardzo proszę o pytania. Dziękuję pani wójt za przedstawienie sprawozdania z działalności za okres między sesjami i właśnie zapytam państwa radnych, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. Nie widzę, zatem jeszcze raz dziękuję pani wójt. Szanowni państwo, przechodzimy do realizacji punktu 5 dzisiejszych obrad, a w nim mamy sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2021 oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w gminie Miejsce Piastowe. I o przedstawienie tego sprawozdania poproszę panią panią Joannę Boczar, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowna pani wójt i zaproszeni goście. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę zadania mające na celu stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie. Wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym podejmuje działania, których celem jest zapewnienie wsparcia i pomocy. I dużą rolę tutaj niewątpliwie odgrywa praca asystenta rodziny, którego głównym zadaniem jest prowadzenie kompleksowych działań wobec rodziny, polegających m.in. na tworzeniu, na towarzyszeniu tej rodzinie, zachowaniem profesjonalnych relacji, w pokonywaniu trudności, poprawie jej funkcjonowania i zmianie niekorzystnych dla rodziny sytuacji kryzysowych. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. I w liczba rodzin, z którymi jeden asystent prowadzi jednocześnie pracę, nie może przekroczyć 15. W ramach realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej GOPS w miejscu piastowym zatrudnia w formie umowy zlecenia jednego asystenta rodziny. Koszt wynagrodzenia osoby zatrudnionej na wyżej wymienionym stanowisku w 2021 roku wyniósł 25 958,39 zł, w tym pozyskano dotację z Funduszu Pracy w wysokości 820 zł. I w 2021 roku asystent prowadził pracę z 18 rodzinami, przy czym jest to liczba podana narastająca od początku roku. Jednocześnie miał pod opieką nie więcej jak rodzin 15. I zgodnie jeszcze z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki. Jest to 10% odpowiednio w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy, 30% w drugim i 50% w trzecim i w następnych latach. I w 2021 roku gmina Miejsce Piastowe współfinansowała pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych oraz dwójki dzieci w domach dziecka. Ogólny koszt roczny utrzymania tych dzieci wyniósł 71 815,82 zł. No i niewątpliwie zauważa się tutaj potrzebę kontynuacji realizacji dotychczasowych działań na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Dlatego też konieczne jest planowanie w budżecie wydatków na zatrudnienie asystenta oraz finansowanie pobytu dzieci z naszej gminy w pieczy zastępczej. Dziękuję. Dziękuję pani kierownik. I zapytam państwa, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. Zresztą to też sprawozdanie państwo otrzymali na poczcie elektronicznej. Nie widzę pytań, zatem jeszcze raz dziękuję pani kierownik Joannie Boczar za przedstawienie sprawozdania. W
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia płatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennym pomoc w domu seniorom funkcjonującym w terenie gminy Listy Piastowe. Nie, przepraszam, w sprawie realizacji. Nie włączyłem sobie. Sprawozdanie, które przed chwileczką zostało przedstawione, to sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2021 oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań na terenie gminy Listy Piastowe. Za pomyłkę bardzo przepraszam. Proszę Państwa, jeżeli nie ma pytań, w tym punkcie przechodzimy do realizacji punktu szóstego. Punkt szósty to dodawanie projektów uchwał. W punkcie pierwszym tego punktu szóstego mamy projekt uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie kryterium pierwszeństwa, dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowlanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej w budynkach położonych w miejscowości Niżna Łąka. I o przedstawienie projektu uchwały poproszę pana Mariusza Ślusarczyka, radnego prawnego. Dzień dobry, panie przewodniczący, pani wójt, szanowni państwo. Projekt uchwały uwzględnił autopoprawki, która była mowa na komisjach, dotyczy uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, dodatkowego kryterium pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach społeczności mieszkaniowej. Szanowni państwo, w pierwszej kolejności na terenie gminy Miejsce Piastowe w miejscowości Niżna Łąka spółka SIM Podkarpacie, spółka ZO z siedzibą w Boguchwale planuje budowę 44 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, jedno- i dwulokalowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, na przykład miejsca postojowe, jezdnie, manewrowe, chodniki oraz komórkami lokatorskimi na działkach numer 201/2 i 205/2. Przedmiotowa uchwała dotyczy określenia zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych dla tych budynków oraz planowanych budynków w miejscowości Wrocanka. W myśl artykułu 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwu w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, Rada Gminy określa w drodze uchwały stanowiącej prawa miejscowego zasady przeprowadzenia naboru wniosków, o którym mowa w artykule 11 ustęp 1, w tym kryteriów pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzenia oceny punktowej, o której mowa w artykule 11 ustęp 2 dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz kryterium pierwszeństwa, o którym mowa w artykule 7a oraz maksymalną wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji, o której mowa w artykule 7 ustęp 1 punkt 2 tej ustawy. Proszę państwa, tak jak było mowa na komisjach, uchwała ta zawiera kryteria pierwszeństwa oraz kryteria, dodatkowe kryteria pierwszeństwa. I może odczytam te kryteria w paragrafu czwartym, tak żeby tutaj i państwo, i też mieszkańcy, którzy oglądają dzisiejszą sesję, też już mieli pewną świadomość, pewną wiedzę na temat podjętej, przyproponowanej przez tutaj wójta uchwały. I tak, proszę państwa, wniosek o zawarcie umowy najmu podlegał będzie ocenie punktowej zgodnie z kryterium pierwszeństwa i dodatkowymi kryteriami pierwszeństwa. Kryterium pierwszeństwa jest posiadanie przez najemcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 roku. Kryterium temu przyznaje się następującą liczbę punktów, 5 punktów. Ustala się dodatkowe kryteria pierwszeństwa oraz liczbę przyznanych im punktów. I tak, proszę państwa,
Żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego na dzień złożenia wniosku nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny, 20 punktów. Osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego na dzień złożenia wniosku nie jest najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejsce piastowe, który zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu mieszkania przez najemcę, 20 punktów. W skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba na dzień złożenia wniosku, która w zeznaniu podatkowym za ostatni rok podatkowy wykazała jako miejsce zamieszkania gminę miejsce piastowe. 10 punktów za każdą osobę. W skład gospodarstwa domowego na dzień złożenia wniosku wchodzi dziecko do 18 roku życia w rozumieniu ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, 10 punktów za każde dziecko. W skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba pełnoletnia na dzień złożenia wniosku, która nie przekroczyła 35 roku życia, 20 punktów. W skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba na dzień złożenia wniosku, która ukończyła 65 lat, 10 punktów. Kolejne kryterium to w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba na dzień złożenia wniosku, która nie ukończyła 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Dziennik Ustaw z 2001 roku, pozycja 573 z późniejszymi zmianami, 10 punktów. Kolejne kryterium, osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego ma status repatrianta, 10 punktów. Kolejne kryterium, w skład gospodarstwa domowego na dzień złożenia wniosku wchodzi co najmniej jedna osoba powyżej 16 roku życia, legitymująca się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Dziennik Ustaw z 2001 roku, pozycja 573 z późniejszymi zmianami, 10 punktów. Kolejne kryterium, w skład gospodarstwa domowego na dzień złożenia wniosku wchodzi osoba samotnie wychowująca dziecko w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 615, 10 punktów. Dodatkowo uchwała ta zawiera również określenie maksymalnej wysokości kaucji zabezpieczającej umowę najmu lokalu mieszkalnego, która stanowi sześciokrotną miesięczną wysokość czynszu za dany lokal obliczonego według stawki czynszu obowiązującego w dniu podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego. Wniosek będzie, proszę Państwa, zgodnie z tymi zasadami określony i zamieszczony na stronie internetowej i będzie tutaj informacja również zamieszczona na stronie internetowej dotycząca terminów przeprowadzenia naborów i oczywiście, proszę Państwa, będzie tak, że mieszkańcy czy osoby, które są zainteresowane, będą składały wniosek. O kolejności wpisu na listę najemców decyduje liczba punktów przyznawanych w poszczególnie zweryfikowanym wniosku zgodnie z tymi kryteriami i punktami. I po przeprowadzeniu oceny punktowej sporządza się imienną listę najemców. I proszę Państwa, chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że i myślę, że tyle. Chciałem jeszcze jedną rzecz, ale coś mi uciekło, bo kwestia przyznawania tutaj terminu złożenia wniosków. Tutaj wniosek będzie przyznawany w zakresie, nie mogę tego akurat znaleźć.
Będzie według tych kryteriów, natomiast będzie zawarta data wpływu wniosku, czyli jeżeli będzie ta sama liczba punktów, to oczywiście ten, który będzie złożony przez tego wnioskodawcę, oczywiście będzie ujęty na tych liście najemców do zawarcia umowy najmu. Proszę Państwa, ja dziękuję. Jeżeli Państwo macie jakieś pytanie, to ja, czy tutaj prezes spółki SIM Podkarpacie, który jest obecny na sesji, służymy pomocą. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu mecenasowi za przedstawienie projektu uchwały. Zapytam w tej chwili komisję stałe Rady Gminy, jakie wypracowały stanowiska. Komisja Budżetowo-Gospodarcza, pan przewodniczący Grzegorz Habrat. Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowna rado, przedstawiony projekt uchwały wraz z poprawkami, które przedstawił nam pan mecenas Mariusz Jusarczyk, Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich, pani przewodnicząca Iwona Pytel. Panie przewodniczący, panie wójt, wysoka rado, Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała projekt uchwały wraz z poprawkami jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Otwieram, proszę państwa, dyskusję nad projektem uchwały. I o głos poprosił pan radny Wiktor Skwara. Udzielam mu głos. Dziękuję. Panie przewodniczący, panie wójt, panie i panowie radni, zaproszeni goście. Ja bym miał dwa pytania dotyczące kwestii związanych z omawianym projektem uchwały. Pierwszy dotyczy kryteriów, które w tej uchwale są zapisane, a mianowicie tego pierwszego kryterium, które mówi o, jest jak gdyby kryterium takim podstawowym, nie wiem czy ja dobrze to rozumiem, które mówi o posiadaniu wkładu na książeczce mieszkaniowej. I to jest kryterium podstawowe, a pozostałe to są kryteria dodatkowe. I teraz czy będą dwie listy rankingowe dla tych, którzy mieli, czy mają te książeczki, a osobna dla drugiej? Czy to kryterium, ono jest w jakiś sposób wyróżnione, czy ono ma tylko tą wagę punktową i tyle? No bo tutaj ten zapis jest taki, jakby to było kryterium pierwszeństwa i dodatkowe kryteria pierwszeństwa. Te wszystkie pozostałe. Na czym polega to podstawowe i ta dodatkowość? I drugie pytanie dotyczyłoby kwestii zakresu realizacji przedsięwzięcia. Chodzi mi o to, czy jest jakaś korelacja pomiędzy ilością wybudowanych budynków i mieszkań w stosunku do ilości podpisanych umów. Jak to będzie wyglądać? No bo wiemy, że zaplanowanych jest tam w Niżnej Łące 44 budynki, to maksymalnie gdyby to były dwulokalowe, to będzie 88 mieszkań, no to wiadomo, że to maksymalnie. Ale gdyby umów zostało podpisanych mniej, czy to wpłynie, a jeżeli tak, to jak na zakres budowy? Dziękuję. Odpowiedzi udzieli pan Mariusz Lisaczyk. Radca prawny. Szanowni Państwo, odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące kryterium, to proszę Państwa, tutaj ustawodawca narzuca w artykule 8 określenie tych kryteriów. I ustawa mówi tak, to co tutaj czytałem w tym punkcie. Proszę Państwa, Rada Gminy określa w drodze uchwały z prawa miejscowego zasady przeprowadzenia naboru wniosków, o których mowa, i określa kryterium pierwszeństwa oraz zasady dodatkowego kryterium pierwszeństwa. I to kryterium pierwszeństwa w tych książeczkach mieszkaniowych wynika z ustawy. I tutaj posługujemy się tym kryterium z ustawy. I tutaj no, przyjęliśmy tutaj też pozostałe gminy, które w ramach tej spółki SIM też mają takie kryterium, Bogu chwała i na razie jest to Sędziszów Małopolski, też przyjęły takie kryterium, no bo tutaj, tak jak prezes mówi na komisjach, mogą być takie osoby, które mają te książeczki, one będą tam odpowiednio wliczone i zwaloryzowane i będą mogły stanowić wkład tego mieszkańca, to jest raz. Natomiast ustawa w artykule 8 ust. 2 mówi, że określając dodatkowe kryteria pierwszeństwa, o którym mowa w punkcie pierwszym, Rada dokonuje wyboru spośród następujących kryteriów. Czyli tutaj ustawa narzuca nam, jakie kryteria Rada Gminy może wybrać z tego artykułu 8 ust. 2. I ustawodawca to nazywa niejako dodatkowe kryterium pierwszeństwa. Dodatkowe kryteria, czyli to by ustawowe
i to, które daje kompetencje Radzie Gminy jako dodatkowe kryterium pierwszeństwa. Tak to posługuje się ustawodawca. I ustawodawca w ustępie trzecim mówi również tak, że w uchwale, o której mowa w ustępie pierwszym, Rada Gminy może nadać części dodatkowego kryterium pierwszeństwa, o którym mowa w ustępie 2, charakter bezwzględnie obowiązujący i w punkcie drugim określić inne dodatkowe kryteria pierwszeństwa oprócz kryterium, o którym mowa w ustępie 2. Czyli tu jest jakby w pewnym sensie swoboda Rady w zakresie dodatkowego kryterium pierwszeństwa. Ale oczywiście to będzie jedna lista, bo będą te punkty sumowane. Zarówno to kryterium z ustawy, które Rada Gminy musi zawrzeć w swojej uchwale, ono ma 5 punktów, i zarówno te kryteria dodatkowe pierwszeństwa, które zostały zawarte w tym paragrafie 4, mają swoje punkty. I w oparciu o wniosek i te kryteria, no będą przeliczane ten wniosek w oparciu o te punktacje, w zależności od tego, jak ten wnioskodawca, jakie spełnione kryteria, i będzie lista rankingowa. I zgodnie z naszą umową spółki, pierwszy nabór dokonuje gmina i gmina przekazuje spółce listę najemców, którzy zostali zakwalifikowani. Jeżeli okaże się, że nie ma, że może się okazać taka sytuacja, że jakby tutaj nie będzie wypełnionych wszystkich tych lokali, to drugi nabór uzupełniający przeprowadza już spółka. Natomiast co do drugiego punktu, to myślę, że może pan prezes. Głos zabierze pan prezes SIM Podkarpacie, Krzysztof Mazur. Dziękuję. Szanowni Państwo, w kwestii procesu inwestycyjnego, bo tutaj to pytanie dotyczy procesu inwestycyjnego budowy kilkudziesięciu budynków, lokali, należy powiedzieć jedno, że cała inwestycja ma pewne parametry finansowe, ma pewne parametry ekonomiczne. Spółka SIM Podkarpacie otrzymuje, tak jak tutaj słusznie pan mecenas zauważył przed chwilą, listę potencjalnych najemców. My ich nazywamy partycypantami już dlatego, że według tej listy można powiedzieć osoby, które są wskazane w wyniku przeprowadzonego naboru, będą również osobami, które będą wnosiły ten właśnie udział własny, tę partycypację na podstawie przedwstępnej bądź wstępnej umowy partycypacji. Natomiast całe przedsięwzięcie ma ten swój charakter ekonomiczny, o którym powiedziałem, więc ono nie może być wybudowane, ponieważ źródła finansowania całej inwestycji opierają się nie tylko na tak zwanych grantach bezzwrotnych, przeznaczonych czy dedykowanych tutaj dla tej inwestycji przez fundusze, fundusz dopłat, fundusz rządowy, fundusz rozwoju mieszkalnictwa, którym gospodaruje Bank Gospodarstwa Krajowego, może w ten sposób. Więc i kwoty, i celowość jest sparametryzowana na całą kwotę inwestycji, więc naszym zadaniem jest, można powiedzieć kolokwialnie, obsadzenie całej inwestycji, ponieważ no bez tego kompletu najemców tutaj ciężko będzie spiąć całe finansowanie, ponieważ jednym z elementów tego finansowania jest właśnie ta tak zwana partycypacja, o której powiedziałem. W związku z tym ustawodawca przewidział sytuację, że jeżeli gminie nie udałoby się tego naboru przeprowadzić w komplecie, ja zakładam, że jednak taki nabór uda się nam przeprowadzić tutaj wespół z gminą, to spółka przeprowadza wtedy tak zwany nabór uzupełniający. Oczywiście mamy na to pewne określone parametry czasowe, dlatego że modele finansowe założone przeze mnie do finansowania tego przez, bo częścią tego finansowania no musi być kredyt bankowy niestety. Nie da się tego wybudować tak zupełnie bez finansowania zewnętrznego, więc ten kredyt też ma pewne swoje uwarunkowania, czyli składając wniosek, my musimy złożyć cały biznesplan, cały plan inwestycyjny, który no opiera się na pewnych parametrach, w tym parametrach czasowych, prawda, poza parametrami ekonomicznymi, w tym parametrach czasowych. No i te parametry czasowe nas nieco ograniczają, bo my tutaj planujemy z władzami gminy ten nabór przeprowadzić. Wstępna taka, może nie jeszcze daty takiej dziennej nie ma, ale chcemy to przeprowadzić w maju. Będziemy oczywiście jeszcze te terminy dokładnie uzgadniać. Natomiast
rozpocząć inwestycje w miesiącu, najpóźniej chciałbym, najpóźniej listopadzie. Oczywiście ja nie chciałbym tutaj deklarować też tych terminów tak bardzo jednoznacznie, dlatego że jesteśmy dzisiaj w bardzo szczególnej sytuacji, nie tylko makroekonomicznej, myślę tutaj o szalejącej, może nie szalejącej, no ale szalejących cenach materiałów budowlanych, to trzeba tak to jednoznacznie powiedzieć, oraz sytuacji geopolitycznej, która również, no niestety, ale optymizmem jakoś wybitnie nie nastraja, w związku z czym są zawsze jakieś obawy o to, jak sytuacja będzie się kształtowała za miesięcy kilka. Na ten moment przyjmujemy pewne parametry i cenowe, i kosztowe. One pozwalają spiąć tę inwestycję i mam nadzieję pozyskać finansowanie. W dniu jutrzejszym tak naprawdę między innymi wniosek kredytowy gminy Miejsce Piastowe, który spółka składa na konkretną inwestycję właśnie tutaj i na tych parametrach, o których mówiłem, zostanie złożony w Banku Gospodarstwa Krajowego razem z 5 innymi wnioskami z gmin, które również są udziałowcami spółki. Także staramy się tutaj maksymalizować czynności i intensyfikować je tak, aby niezależnie od zmieniających się warunków ekonomicznych i makroekonomicznych i geopolitycznych być gotowymi tak naprawdę do podjęcia działań, w jakich nas postawi tak naprawdę rzeczywistość. I stąd wcześniej składamy te wnioski, tak żeby na listopad być gotowymi. Co będzie, zobaczymy. Oby się udało. Musi się udać, tak jest. Dziękuję panu prezesowi za udzielenie odpowiedzi. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Pan radny Wiktor Spara. Ja jeszcze jedną kwestię chciałbym uściślić. Chodzi jeszcze cały czas o tą listę rankingową. Czyli jeżeli ktoś spełni to pierwsze kryterium, dostanie 5 punktów i w efekcie później kolejnych tych kryteriów zbierze tych punktów mniej, to on będzie niżej na tej liście niż ten, kto tego kryterium nie spełni, a w pozostałych kryteriach tych punktów uzbiera więcej. Rozumiem. Czyli ono tutaj w żaden sposób wyróżnione jakoś nie jest, tylko z nazewnictwa tam, że to rozumiem. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków. Wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej w budynkach położonych w miejscowości Niżna Łąka, łącznie z autopoprawką. Jeszcze pan mecenas chciał coś dodać? Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że bez Niżnej Łąki, tak jak była mowa na komisjach, ta autopoprawka dotyczy, że również w tytule uchwały i w paragrafie pierwszym wykreślamy słowa w budynkach położonych w miejscowości Niżna Łąka, a w paragrafie pierwszym w miejscowości Niżna Łąka. Te kryteria dotyczą jakby wszelkiej inwestycji, czyli również w Niżnej Łące, jak i później we Wrocance. Więc również tytuł ulega zmianie. Takie sprostowanie jeszcze pan Metten zaprezentował. Rozpoczynam procedurę głosowania. Szanowni Państwo, proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Informuję Wysoką Radę, że głosowało 12 radnych na 12 obecnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, podpunkt drugi w punkcie 6 to procedowanie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok i o zaprezentowanie projektu uchwały poproszę skarbnika gminy Miejsce Piastowe, panią Ewelinę Pilszak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójt, Szanowni Państwo.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Podstawę prawną pomijam. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmianę w planie dochodu budżetu gminy, w tym punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 44 762 zł. Punkt drugi. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 280 307 zł. Zgodnie z poniższą tabelą. W dziale 758 zwiększa się dochody o kwotę 39 906 zł. W dziale 900 zwiększa się dochody o kwotę 1600 zł, w dziale 926 zmniejsza się dochody o kwotę 277 051 zł. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w planie wydatku budżetu gminy, w tym punkt pierwszy. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 176 129 zł. Punkt drugi. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 123 408 zł. Zgodnie z poniższą tabelą. W dziale 010 zmiany zostały dokonane wewnątrz paragrafu 605. Nie zwiększył się ani nie zmniejszył dział 010. W dziale 600 zwiększa się wydatki o kwotę 415 515 zł. W dziale 700 zwiększa się wydatki o kwotę 60 000 zł. W dziale 710 zwiększa się wydatki o kwotę 25 000 zł. W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 88 906 zł. W dziale 851 zwiększa się wydatki o kwotę 127 629 zł. W dziale 900 zwiększamy wydatki o kwotę 702 771 zł. W dziale 921 o kwotę 250 000 zł. W dziale 926 zmniejsza się wydatki o kwotę 617 100 zł. Paragraf trzeci. Wydatki majątkowe na 2022 rok po zmianach przedstawia tabela numer 1. Paragraf 4. Ustęp 1. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Punkt 1. Zwiększa się dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym na prowadzenie placówek wsparcia dziennego o kwotę 30 000 zł. Punkt drugi. Zwiększa się dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym na prowadzenie bieżącej działalności kulturalnej o kwotę 250 000 zł. Ustęp drugi. Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Ustęp 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 1 288 266 zł, który po zmianach wynosi 9 853 448 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 9 853 448 zł ustala się podpunkt A. Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 608 878 zł. Podpunkt B. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 1 891 223 zł. Podpunkt C oraz wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy w kwocie 3 353 347 zł. Paragraf 6. W uchwale budżetowej gminy Miejsce Piastowe na rok 2022 nr 54/333/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 roku w paragrafie 4 ustęp 2 otrzymuje brzmienie. Ustęp 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Podpunkt A. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2 milionów złotych.
podpunkt B, finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 608 878 zł. Podpunkt C, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 991 122 zł. Paragraf 7. Ustala się przychody budżetowe po zmianach w kwocie 11 844 570 zł zgodnie z poniższą tabelą. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Miejsce Piastowe. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Szanowni Państwo, do niniejszej uchwały otrzymaliście również autopoprawkę, w której dokonano następujących zmian. W zakresie dochodów zmniejsza się dochody o kwotę 1506 zł w dziale 801. Zwiększa się dochody o kwotę 594 633 zł odpowiednio w dziale 750 o kwotę 411 150 zł, w dziale 801 o kwotę 159 483 zł, w dziale 852 o kwotę 24 000 zł. W zakresie wydatków zmniejsza się wydatki o kwotę 53 012 zł, w dziale 600 o kwotę 40 000 zł, dział 801 o kwotę 3012 zł, dział 851 o kwotę 10 000 zł. Zwiększa się również wydatki o kwotę 646 139 zł, w dziale 010 o kwotę 40 000 zł, dział 750 kwota 411 150 zł, dział 801 kwota 160 989 zł, dział 851 10 000 zł, dział 852 24 000 zł. W projekcie uchwały w paragrafie 4 ustęp 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Punkt pierwszy. Zwiększa się dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym na prowadzenie placówek wsparcia dziennego o kwotę 40 000 zł. Po paragrafie 4, oczywiście w projekcie uchwały, dodaje się paragraf 5 w brzmieniu. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającym z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych o kwotę 24 000 zł. Dotychczasowe paragrafy 5, 6, 7, 8 i 9 będzie w kolejności 6, 7, 8, 9 i 10. Także głosując, Szanowni Państwo, nad projektem uchwały proszę o uwzględnienie autopoprawki. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Skarbnik za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Zapytam w tej chwili o stanowiska wypracowane przez Komisję Stałe Rady Gminy, Komisja Budżetowo-Gospodarcza, pan przewodniczący Grzegorz Habrat. Panie przewodniczący, pani wójt, szanowna rado, przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawioną przez skarbnika gminy panią Ewelinę Piszak, Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich, pani przewodnicząca Iwona Pytel. Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo, pan Wiktor Skwara. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Panie Panowie Radni. Ja na komisji pytałem o tą kwotę przeznaczoną na oświetlenie. Tam Pani Wójt w swoim sprawozdaniu przedstawiła projekty, na które zostały ogłoszone przetargi. I tam jest kilka miejscowości, Głowienka, Wrocanka, Miejsce Piastowe, Widasz, Targowiska. I chciałem zapytać, czy ta kwota 730 tysięcy, to ona pokrywa w całości kosztorysy tych projektów, czy tam jak się ma to relacja kosztów ewentualnych realizacji tych przedsięwzięć do tej kwoty? Panie radny, zobaczymy oczywiście, jak wyjdzie przetarg, na jaką kwotę wyjdzie, ale myślę, że z tej kwoty, no mamy nadzieję, że zostanie jeszcze częściowo te sieci oświetleniowe będą pokryte z funduszy też sołeckich.
bo większość miejscowości swój fundusz sołecki przeznaczyła właśnie na oświetlenie, a resztę uzupełnimy właśnie z tych pieniążków, które były wskazane tutaj. Tam jest około 700 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chce jeszcze zadać pytanie? Bądź podyskutować nad projektem uchwały? Skoro nie widzę głosów w dyskusji, zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok, łącznie z przedstawioną autopoprawką. Proszę Państwa o oddanie głosu. Dziękuję. Szanowni Państwo, uchwała zmieniająca budżet na obecny rok kalendarzowy, budżetowy została podjęta przez Państwa jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały to w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejsce Piastowe. Ponownie oddam głos pani skarbnik Ewelinie Piszczak, która przedstawi projekt uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójt, Szanowni Państwo. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Miejsce Piastowe. W związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi oraz zmianami wewnątrz wydatków dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, zwiększając dochody budżetu gminy Miejsce Piastowe w 2022 roku o kwotę 561 zł. Zwiększa się również wydatki budżetu gminy Miejsce Piastowe w 2022 roku o kwotę 1 869 027 zł. Zwiększamy również przychody budżetu gminy w 2022 roku o kwotę 1 288 266 zł oraz w 2023 roku o kwotę 156 692 zł. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w zakresie wykazu przedsięwzięć wprowadzonych na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany. Na przedsięwzięciu pod nazwą budowa boisk piłkarskiego wielofunkcyjnego i skoczni do skoków dal przy Szkole Podstawowej w Pukowience w wyniku zakończonego postępowania przetargowego zmniejsza się nakłady inwestycyjne ogółem o kwotę 617 100 zł, w tym w 2022 roku o kwotę 617 100 zł. Na przedsięwzięciu pod nazwą budowa domu przedpożytkowego w targowiskach zwiększa się nakłady inwestycyjne ogółem o kwotę 25 tysięcy zł, w tym w 2022 roku o kwotę 25 tysięcy zł w związku z koniecznością zakupu pierwszego wyposażenia. W zakresie limitu wydatków związanych z realizacją tych przedsięwzięć zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 592 100 zł. Szanowni Państwo, do niniejszej uchwały również została wprowadzona autopoprawka, która jest wynikiem autopoprawki do uchwały zmieniającej budżet. I w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy projektu uchwały otrzymuje brzmienie. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Miejsce Piastowe oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, między innymi. Zwiększa się dochody budżetu gminy Miejsce Piastowe w 2022 roku o kwotę 1 173 888 zł. Podpunkt drugi. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Miejsce Piastowe w 2022 roku o kwotę 2 462 154 zł. Podpunkt trzeci. Zwiększa się przychody budżetu gminy Miejsce Piastowe w 2022 roku o kwotę 1 288 266 zł. Podpunkt czwarty. Zwiększa się przychody budżetu gminy Miejsce Piastowe w 2023 roku o kwotę 156 692 zł. Głosuję, Szanowni Państwo, nad projektem uchwały. Proszę o uwzględnienie autopoprawki. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Skarbnik i zapytam o stanowiska Komisji Stałych Rady Gminy. Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Szanowna Rado, przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawką Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Wysoka Rado,
Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały wraz z autopoprawką. Dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę głosów w dyskusji, zatem zamykam dyskusję. Rozpoczynam procedurę głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejsce Piastowe łącznie z autopoprawką i proszę Państwa o oddanie głosu. Dziękuję. Szanowni Państwo, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejsce Piastowe łącznie z autopoprawką została przyjęta jednogłośnie. Podpunkt czwarty w punkcie szóstym to projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych i prowadzonych przez gminę Miejsce Piastowe, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tych żłobkach oraz warunków zwalniania od ponoszenia tych opłat. I o przedstawienie projektu uchwały poproszę panią dyrektor gminnych żłobków Agnieszkę Jastrzębską. Dzień dobry, panie przewodniczący, pani wójt, wysoka rado, szanowni goście. Przedstawiam projekt powyższej uchwały, pomijając podstawę prawną. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Ustala się, że wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym i prowadzonym przez gminę Miejsce Piastowe, zwanym dalej żłobkiem, w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi miesięcznie 350 zł. Punkt drugi. W przypadku dzieci przyjętych do żłobka po 15 dniu danego miesiąca kalendarzowego, wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku za ten miesiąc wynosi 50% opłaty miesięcznej, o której mowa w ustępie pierwszym. Punkt trzeci. Ustala się wysokość dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku ponad 10 godzin dziennie na kwotę 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku w danym dniu. Paragraf drugi. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku na kwotę 10 zł dziennie. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Jeżeli do żłobka uczęszcza równocześnie dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny, wysokość opłaty za pobyt każdego dziecka w żłobku wynosi 75% kwoty, o której mowa w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy. Punkt drugi. Jeżeli do żłobka uczęszcza dziecko, którego rodzice posiadają miejscecką kartę dużej rodziny, wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku wynosi 90% kwoty, o której mowa w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy. Punkt trzeci. Częściowe zwolnienia wskazane w ustępie pierwszym i drugim nie podlegają sumowaniu. Punkt czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Miejsce Piastowe. Paragraf piąty. Tracą moc uchwała nr 12/82/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z 26 czerwca 2019. Punkt drugi. Uchwała nr 41/267/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2021. I paragraf szósty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych i prowadzonych przez gminę Miejsce Piastowe, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tych żłobkach oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat i kalkulację pełnego kosztu pobytu dziecka w gminnych żłobkach otrzymali Państwo w materiałach w tabeli. Ja tylko podam ogólny koszt, gdzie rocznie wynosi on 1 625 050 zł. Miesięcznie ta kwota wynosi 135 420 zł 83 grosze i miesięcznie na jedno dziecko koszt pobytu wynosi 2 149 zł 54 grosze.
Założenia przyjęte do kalkulacji. Liczba dzieci w żłobkach ogółem to jest 63. Liczba etatów w żłobkach. Jeden etat dyrektor, jeden etat pielęgniarka, dwa etaty kucharz, intendent dietetyk, jeden etat, sprzątaczka, dwa etaty, robotnik do pracy lekkiej, dwa i 8 etatów opiekunek. Czas pobytu dziecka w żłobku jest to 10 godzin dziennie. Kalkulacja nie uwzględnia wpłat rodziców za wyżywienie, ponieważ taka sama kwota wystąpi również po stronie wydatków. Nie uwzględnia także wpływów z tytułu opłaty stałej za żłobek oraz wpływów z usług. Opłata za pobyt dziecka w żłobku. Aktualnie wysokość tej opłaty stanowi 270 zł miesięcznie. Proponuje się, by opłata za pobyt dziecka w żłobkach gminnych wynosiła 350 zł miesięcznie. Opłata dodatkowa za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem aktualnie wynosi 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku ponad 10 godzin w danym dniu. Proponuje się, by opłata dodatkowa za wydłużony wymiar opieki wynosiła 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku ponad 10 godzin dziennie w danym dniu. I maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie aktualnie wynosi 9 zł dziennie. Proponuje się, by kwota ta została podniesiona o 1 zł i wynosiła 10 zł dziennie. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor za przedstawienie projektu uchwały oraz wyjaśnień. Poproszę stanowisko Komisji Stałych Rady Gminy. Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Szanowna Rado, przedstawiony projekt uchwały Komisja Obrotowa Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Skoro nie ma pytań, zamykam dyskusję i rozpoczynam procedurę głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych i prowadzonych przez gminę miejsce piastowe, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tych żłobkach oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. I proszę pana o oddanie głosu. Dziękuję. Informuję Wysoką Radę, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, podpunkt 5 w punkcie 6 to projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie miejsce piastowe na lata 2022-2024. O zaprezentowanie tej uchwały poproszę pana Roberta Zajdla, członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Szanowni Radni, zaproszeni goście. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok został przez Wysoką Radę uchwalony 29 grudnia ubiegłego roku. Jednak z dniem 1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2021 roku pod pozycją 2469, która w artykule 21 stanowi, że uchwalone przed dniem 1 stycznia 2022 roku gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zachowują moc do czasu uchwalenia nowego programu uwzględniającego zadania z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom behawioralnym, nie dłużej jednak niż do 31 marca 2022 roku. W związku z powyższym konieczne jest przyjęcie niniejszej uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, który uwzględnia działania profilaktyczne również w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom behawioralnym na podstawie artykułu 4 z indeksem 1 ustęp 2 i ustęp 5 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na podstawie artykułu 10 ustęp 2 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, jak również zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Zmienione przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w artykule 4 z indeksem 1 ustęp 2 stanowią, że gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii może być sporządzony na okres nie dłuższy niż 4 lata. Niniejszy program obejmuje lata 2022-2024, a źródłem jego finansowania są opłaty z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone przez podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych i jest kontynuacją działań w obszarze profilaktyki zainicjowanych w gminie Miejsce Piastowe w latach poprzednich z uwzględnieniem działań profilaktycznych z zakresu zagrożeń behawioralnych. Zadania przedstawione w programie realizowane będą przez Gminną Komisję do spraw rozwiązania problemów alkoholowych przy współpracy z podmiotami, które zostały określone w rozdziale 4 niniejszego programu. Realizacja celów określonych w rozdziale 1 i zadań określonych w rozdziale 2 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2024 w znacznym stopniu przyczyni się do tworzenia warunków sprzyjających motywacji do powstrzymywania się od spożycia alkoholu czy używania substancji psychoaktywnych, jak też przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, a prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjno-wychowawczej zwiększy świadomość dotyczącą zapobiegania negatywnym skutkom tych uzależnień. Dziękuję. Dziękuję panu Robertowi Zajdlowi za przedstawienie projektu uchwały, wyjaśnienia, skąd biorą się zmiany. Poproszę teraz o zaprezentowanie stanowisk Komisji Stałych Rady Gminy, Komisja Budżetowo-Gospodarcza w pierwszej kolejności. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, przedstawiony projekt uchwały Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. I Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Wysoka Rado, projekt uchwały Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję nad projektem procedowanej uchwały. Nie ma głosów w dyskusji, zatem zamykam dyskusję. Rozpoczynam procedurę głosowania i poproszę Państwa radnych o wyrażenie swojej woli poprzez głosowanie. Dziękuję. Głosowało 12 radnych. Za głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych, nie było głosów wstrzymujących. Zatem uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Szanowni Państwo, rozpoczynam w tej chwili praktycznie przerwę w obradach 59. sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe. Rady Gminy Miejsce Piastowe.
Przypomnę Państwu radnym, że jesteśmy w trakcie realizacji punktu 6 dzisiejszych obrad. I kolejnym podpunktem, który w tym punkcie będziemy pracować, projekty uchwał, to jest podpunkt 6. Mamy tutaj projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. O przedstawienie projektu uchwały poproszę panią Bernadetę Jurczak, kierownika referatu infrastruktury. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani wójt, szanowni państwo. Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Na podstawie artykułu 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt Rada Gminy określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Opracowany program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miejsce Piastowe w 2022 roku obejmuje swoim zakresem zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Ponadto program obejmuje plan sterylizacji lub kastracji zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie gminy. Projekt programu zaopiniowany został pozytywnie przez powiatowego lekarza weterynarii w Krośnie oraz dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Miejsce Piastowe. Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Dziękuję. Dziękuję pani kierownik. Poproszę o stanowiska Komisji Stałych Rady Gminy. Komisja Budżetowo-Gospodarcza, pan przewodniczący Grzegorz Habrat. Panie przewodniczący, pani wójt, szanowna rado. Przedstawiony projekt uchwały Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. I opinia Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich, pani przewodnicząca Iwona Pytel. Panie przewodniczący, pani wójt, Wysoka Rado. Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Szanowni państwo, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. W związku z tym, że nie widzę głosów w dyskusji, zamykam dyskusję i rozpoczynam procedurę głosowania. Proszę państwa radnych o oddanie głosu. Dziękuję. Szanowni państwo, głosowało 12 radnych. 12 radnych było za przyjęciem uchwały, nie było głosów przeciwnych, ani nie było głosów wstrzymujących się. Zatem uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Podpunkt 7 w punkcie 6 to projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łężany 1 w gminie Miejsce Piastowe. Ponownie głos oddam pani Bernadecie Jurczak, kierownikowi referatu infrastruktury, która przedstawi projekt uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją podjętej w dniu 27 stycznia 2021 roku uchwały Rady Gminy Miejsce Piastowe w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łężany 1. Stosownie do przepisu artykułu 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowej zmiany planu poprzedzone zostało wykonaniem analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejsce Piastowe. W analizach tych uznano, że istnieje uzasadniona potrzeba i konieczność sporządzenia zmiany planu, a ustalenia zmiany planu są zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Miejsce Piastowe. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łężany 1 w gminie Miejsce Piastowe w czerwcu 2021 roku został przedstawiony do zaopiniowania i uzgodnień, uzyskując pozytywne opinie i uzgodnienia właściwych organów i instytucji. W miesiącu wrześniu 2021 roku został wyłożony do publicznego wglądu, w ramach którego odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w nim rozwiązaniami. Do projektu zmiany planu w czasie wyłożenia i w terminie określonym do składania uwag, to jest do 15 października 2021 roku, nie wpłynęła żadna uwaga. Następnie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łężany 1 w gminie Miejsce Piastowe została uchwalona uchwałą Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021 roku. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 7 lutego 2022 roku wojewoda podkarpacki stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łężany 1 w gminie Miejsce Piastowe. Dokonując oceny legalności przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, że zmiany wprowadzone w paragrafie 7 ustęp 1 do ustęp 4 obowiązującego planu wykraczają poza zakres zmiany planu określony uchwałą Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łężany 1, gdyż usunięto ustalenia dotyczące terenów usług oznaczonych symbolem U2, U3 i U4, które nie są przedmiotem niniejszej zmiany planu. Uwaga została uwzględniona. Zmiany wprowadzone w uchwale dotyczą tylko paragrafu 7 ustęp 1, to jest terenu usług oznaczonego w obowiązującym planie symbolem U1, a po zmianie terenu zabudowy usługowej usług oświaty oznaczonego symbolem U1.1. Pozostałe ustalenia projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Łężany 1 w gminie Miejsce Piastowe pozostają bez zmian. W związku z powyższym projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łężany 1 w gminie Miejsce Piastowe nie wymaga ponownego wyłożenia. Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Dziękuję. Dziękuję pani kierownik. Zapytam o stanowiska komisji stałych. Komisja budżetowo-gospodarcza, pan Grzegorz Habrak. Panie przewodniczący, panie wójt, szanowna rado, przedstawiony projekt uchwały Komisja budżetowo-gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich, pani Iwona Pytel. Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję, szanowna rado. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie ma zgłoszeń do dyskusji, zatem zamykam dyskusję. Rozpoczynam procedurę głosowania. Proszę państwa o oddanie głosu. Dziękuję. Szanowni państwo, uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łężany 1 w gminie Miejsce Piastowe została podjęta jednogłośnie. Proszę państwa, podpunkt 8 w punkcie 6 to podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o zmianie rodzaju miejscowości Zalesie z przysiłka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przysiłka wsi Targowiska. Głos oddaję pani Bernadecie Jurczak z prośbą o przedstawienie uzasadnienia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na podstawie artykułu 8 ustęp 1 i ustęp 2 w związku z artykułem 3 ustęp 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek Rady Gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej, Rada Gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości w trybie, o którym mowa w artykule 5a
ustęp 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Zalesie z Przysiłka Wsi Targowiska na Wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia Przysiłka Wsi Targowiska oraz zarządzeniem nr 623/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Zalesie z Przysiłka Wsi Targowiska na Wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia Przysiłka Wsi Targowiska w dniach od 28 lutego 2022 roku do 10 marca 2022 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Targowiska oraz Zalesie i Kolonia. Zgodnie z artykułem 8 ust. 7 i ust. 8 wyżej wymienionej ustawy wniosek o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie z Przysiłka Wsi Targowiska na Wieś oraz zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kolonia Przysiłka Wsi Targowiska należy złożyć ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić ustalenie, zmiana lub zniesienie urzędowej nazwy. Ustalenie, zmiana lub zniesienie urzędowych nazw następuje z dniem 1 stycznia. Dziękuję. Ja również dziękuję pani kierownik. Szanowni państwo, zaprezentuję w tej chwili projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie z Przysiłka Wsi Targowiska na Wieś oraz zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kolonia Przysiłka Wsi Targowiska. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 559 oraz artykułu 8 ust. 1 i ust. 2 ust. 4 punkt 1 w związku z artykułem 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 1443, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się wystąpić do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody podkarpackiego z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie z Przysiłka Wsi Targowiska na Wieś oraz zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kolonia Przysiłka Wsi Targowiska. Paragraf 2, punkt 1. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Treść wniosku, o którym mowa w paragrafie 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Miejsce Piastowe. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2022 roku. Uzasadnienie. Do uchwały w sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie z Przysiłka Wsi Targowiska na Wieś oraz zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kolonia Przysiłka Wsi Targowiska. Sołtys Sołectwa Zalesie wraz z Zadrą Sołecką w Zalesiu pismem z dnia 24 listopada 2021 roku wystąpili do Rady Gminy Miejsce Piastowe oraz do Wójta Gminy Miejsce Piastowe z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie z Przysiłka Wsi Targowiska na Wieś Zalesie położoną w gminie Miejsce Piastowe, powiecie krośnieńskim, w województwie podkarpackim. Do wyżej wymienionego wniosku przedłożono mapę poglądową z propozycją przebiegu granic wsi Zalesie, która według wnioskodawców oparta została na istniejących od dawna granicach oraz o czym świadczy numeracja porządkowa budynków obowiązująca od stycznia 1979 roku. W związku z powyższym w celu uporządkowania oraz ujednolicenia używania nazw miejscowości położonych na terenie gminy Miejsce Piastowe, a także w celu wypełnienia dyspozycji przepisów rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1368, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
obowiązującym w zakresie urzędowym nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, który jest załącznikiem do obwieszczenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 października 2019 roku w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2360, Zalesie i Kolonia figurują jako miejscowości będące przesiłkami wsi Targowiska. Przesiłek Kolonia przyłączony został z dniem 1 stycznia 1998 roku do gminy Miejsce Piastowe z gminy Haczów. Istniejące na terenie kolonii budynki mieszkalne otrzymały numerację porządkową miejscowości Zalesie, tak więc mieszkańcy tego terenu są mieszkańcami miejscowości Zalesie. Obecnie kolonia, nazwa kolonia jest używana jako określenie miejscowości. Na podstawie artykułu 8 ust. 1 i ust. 2 w związku z artykułem 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw z 2019 roku, pozycja 1443, urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub wznoszona na wniosek Rady Gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej Rada Gminy jest obowiązana uprzednio przedstawić w tej sprawie konsultacje z przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości w trybie, o którym mowa w artykule 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zawartych w Dzienniku Ustaw z 2022 roku, pozycja 559. Zgodnie z podjętą uchwałą nr 56/346/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Zalesie z przysiłka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przysiłka wsi Targowiska, Dziennik Urzędowy Wojewódzka Podkarpackiego z 2022 roku, pozycja 466 oraz zarządzeniem numer 623/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Zalesie z przysiłka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przysiłka wsi Targowiska w dniach od 28 lutego 2022 roku do 10 marca 2022 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Targowiska oraz Zalesie i Kolonia. Obecny charakter miejscowości Zalesie odpowiada definicji wsi zawartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1443. Zgodnie z artykułem 2 punkt 12 wymienionej ustawy wieś jest to jednostka osadnicza o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nie spełniająca praw miejskich lub statusu miasta. Ponadto z dniem 31 lipca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra rozwoju pracy i technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zgodnie z którym nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. W przypadku, gdy w dniu wejścia w życie wyżej wymienionego rozporządzenia istnieją numery porządkowe niespełniające wymogów w nim określonych, organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu lub wnosi do Rady Gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości zgodnie z artykułem 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. Do podjęcia wyżej wymienionych działań określony został termin, który wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. Załącznik numer 2 do uchwały Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2022 roku. Miejsce Piastowe dnia 29 marca 2020 roku. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.
wniosek o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie z przysiłka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kolonia z przysiłka wsi Targowiska. Rada Gminy Miejsce Piastowe, działając na podstawie artykułu 8 ust. 1 i ust. 2 w związku z artykułem 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 1443, zwraca się z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody podkarpackiego o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie z przysiłka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przysiłka wsi Targowiska. Uzasadnienie. W obowiązującym wykazie urzędowych nazw miejscowości, ich części oraz obiektów fizjograficznych, który jest załącznikiem do obwieszczenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 października 2019 roku w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2360, Zalesie i Kolonia figurują jako miejscowości będące przysiłkami wsi Targowiska. Przysiłek Kolonia przełączony został z dniem 1 stycznia 1998 roku do gminy Miejsce Piastowe z gminy Haczów. Istniejące na terenie kolonii budynki mieszkalne otrzymały numerację porządkową miejscowości Zalesie, tak więc mieszkańcy tego terenu są mieszkańcami miejscowości Zalesie. Nazwa Kolonia nie jest używana jako określenie miejscowości. W Zalesie funkcjonuje jako niezależna od wsi Targowiska miejscowość, dla której od stycznia 1979 roku prowadzona jest odrębna numeracja porządkowa budynków. Aktualnie na terenie miejscowości Zalesie ustalonych jest 153 funkcjonujących punktów adresowych, z czego 143 punkty adresowe stanowią budynki mieszkalne. Według danych z ewidencji ludności podanych na dzień 10 marca 2022 roku w miejscowości Zalesie zameldowanych na pobyt stały było 527 osób. Od 1979 roku miejscowość Zalesie funkcjonuje w zbiorach meldunkowych, zbiorach wydanych dowodów osobistych i w księgach stanu cywilnego. Mieszkańcy Zalesia są meldowani na pobyt stały i czasowy pod wskazanym adresem w następujący sposób. Miejscowość Zalesie i numer domu, począwszy od numeru 1. Taki zapis adresów widnieje obecnie w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców gminy Miejsce Piastowe, a od 31 grudnia 2010 roku taki zapis był na kartach osobowych mieszkańców, w nawiasie karty KOM. W miejscowości Zalesie funkcjonuje również szkoła podstawowa wraz z punktem przedszkolnym oraz dom ludowy, a także ośrodek zdrowia samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej w miejscu Piastowym. Biorąc powyższe pod uwagę, obecny charakter miejscowości Zalesie odpowiada definicji wsi zawartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. Dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 1443. Zgodnie z artykułem 2 punkt 12 wymienionej ustawy wieś to jednostka osadnicza o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nie posiadająca praw miejskich lub statusu miasta. Kolejnym argumentem za zmianą rodzaju miejscowości Zalesie z przysiłka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przysiłka wsi Targowiska jest rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1368, które weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 roku. Zgodnie z paragrafem 6 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. Natomiast na podstawie paragrafu 12 ust. 3 rozporządzenia, w przypadku gdy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia istnieją numery porządkowe niespełniające wymogów określonych w paragrafie 6 ust. 4, organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu lub wnosi do Rady Gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości zgodnie z artykułem 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. Do podjęcia wyżej wymienionych działań określony został termin, który wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Tym samym
pozytywne uwzględnienie niniejszego wniosku spowoduje jednocześnie wypełnienie dyspozycji przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia. Ponadto stwierdzić należy, że zmiana rodzaju miejscowości na wieś stanowi najmniej uciążliwe dla mieszkańców rozwiązanie. Jednocześnie mając na względzie artykuł 8 ust. 4 punkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, należy podnieść, że proponowana zmiana nie spowoduje kosztów finansowych dla mieszkańców i samorządów. Starosta Krośnieński, jako organ właściwy w sprawach geodezji i gospodarki gruntami, pismem z dnia 25 lutego 2022 roku, znak GG18/2022 GR, zaopiniował pozytywnie niniejszy wniosek dotyczący zmiany rodzaju miejscowości Zalesie z przesiłka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przesiłka wsi Targowiska. W tym miejscu Rada Gminy Miejsce Piastowe przedstawia i omawia wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości Targowiska, Zalesie i Kolonia. Na podstawie artykułu 8 ust. 1 i ust. 2 w związku z artykułem 3 ust. 2 oraz artykułem 8 ust. 4 punkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1443, urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek Rady Gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny. Przy ustalaniu urzędowych nazw określa się również rodzaj danej miejscowości lub obiektu fizjograficznego. Do określenia i zmiany rodzaju miejscowości lub obiektu fizjograficznego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące ustalania i zmiany ich nazw. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej Rada Gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości w trybie, o którym mowa w artykule 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Na podstawie uchwały nr 56/346/2022 Rada Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Zalesie z przesiłka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przesiłka wsi Targowiska, Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2022 roku, pozycja 466 oraz zarządzenia nr 623/2022 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Zalesie z przesiłka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przesiłka wsi Targowiska w dniach od 28 lutego 2022 roku do 10 marca 2022 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Targowiska oraz Zalesie i Kolonia. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej. Udział w konsultacjach polegał na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Zalesie z przesiłka wsi Targowiska na wieś Zalesie zgodnie z załącznikiem do ankiety określającym granice wsi Zalesie oraz zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przesiłka wsi Targowiska. Wyniki przeprowadzonych konsultacji przedstawiają się następująco. Miejscowość Zalesie i Kolonia. Punkt 1. Liczba osób uprawnionych do udziału w konsultacjach 527. Punkt 2. Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach 353. Punkt 3. Liczba głosów ważnych na tak 348. Punkt 4. Liczba głosów ważnych na nie 4. Punkt 5. Liczba głosów ważnych wstrzymuje się 0. Punkt 6. Liczba głosów nieważnych 1. Podsumowując, w konsultacjach wzięło udział 67 uprawnionych mieszkańców miejscowości Zalesie i Kolonia, z czego na tak odpowiedziało się 99% głosujących, a na nie 1% głosujących. Miejscowość Targowiska. Punkt 1. Liczba osób uprawnionych do udziału w konsultacjach 2176. Punkt 2. Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach 1016.
Punkt 3. Liczba głosów ważnych na tak 0. Punkt 4. Liczba głosów ważnych na nie 1003. Punkt 5. Liczba głosów ważnych wstrzymuje się 0. Liczba głosów nieważnych 13. Podsumowując, w konsultacjach wzięło udział 47% uprawnionych mieszkańców miejscowości Targowiska, z czego na tak opowiedziało się 0 głosujących, na nie 99% głosujących, a 1% stanowią głosy nieważne. Ogółem podsumowując wyniki przeprowadzonych konsultacji, stwierdza się, że na 1369 oddanych głosów, co stanowi 51% uprawnionych osób do udziału w konsultacjach, na tak opowiedziało się 348, to jest 25% głosujących, natomiast na nie 1007, to jest 73% głosujących, zaś 14, co stanowi 1%, stanowią głosy nieważne. Mając powyższe argumenty na uwadze, Rada Gminy Miejsce Piastowe wnosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie z przesiłka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przesiłka wsi Targowiska. Załączniki. Uchwała Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie z przesiłka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przesiłka wsi Targowiska wraz z uzasadnieniem. 2. Protokół z dnia 11 marca 2022 roku zawierający wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości Targowiska i Zalesie i Kolonia w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Zalesia z przysiłka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przysiłka wsi Targowiska. 3. Pozytywna opinia starosty Krosińskiego z dnia 25 lutego 2022 roku znak GG18-2022-GR. 4. Mapa topograficzna z wyznaczonymi granicami miejscowości Zalesie. To jest tyle, jeżeli chodzi o projekt uchwały. Poproszę w tej chwili o przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy i w pierwszej kolejności zapytam Komisję Budżetowo-Gospodarczą, jego przewodniczącego, pana Grzegorza Habrata. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowna Rado, przedstawiony projekt uchwały Komisja Budżetowo-Gospodarcza głosowała następująco. 3 głosy za, przy jednym przeciw i 0 wstrzymujących się. I zagłosowała łącznie z poprawkami, które zostały wprowadzone przez pana mecenasa Mariusza Józarczyka. Dziękuję. I Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich, pani przewodnicząca Iwona Pytel. Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich zagłosowała w następujący sposób. W głosowaniu brało udział 7 osób, 0 wstrzymujących się, przeciw 3, 4 za. Dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo, pan radny Wiktor Skwara. Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście. W związku z tym projektem uchwały, jako że jest on dość kontrowersyjny, budzi wiele sprzecznych opinii i zdań, chciałem się odnieść do zapisów w nim zawartych, a szczególnie do uzasadnienia tego projektu. W pierwszym względzie chciałbym zwrócić uwagę na uzasadnienie odwołujące się do rozporządzenia, które narzuca jak gdyby unieważnienie numerów, które funkcjonują w częściach miejscowości, a które w uzasadnieniu do dyskutowanej przez nas uchwały znalazło się jako argument za tym, aby tą zmianę przeprowadzić. Otóż, Szanowni Państwo, w tym rozporządzeniu jest faktycznie taki zapis, który zawarty jest w paragrafie 6 ustępie 4, który mówi, że nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. Uchwała, rozporządzenie to posiada również załącznik, w którym zawarta jest
specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów. I w diagramie, który stanowi tą specyfikację, są wyszczególnione wszystkie obowiązujące rodzaje miejscowości. Tych rodzajów jest 12. Na pierwszym miejscu jest właśnie część miejscowości. Wydaje się, że ten zapis dotyczy właśnie tego rodzaju miejscowości. Pozostałe to wieś, kolonia, przysiółek, właśnie przysiółek, o którym rozmawiamy, osada, osada leśna, osiedle, schronisko turystyczne, dzielnica Warszawy, miasto, delegatura oraz część miasta. Tych rodzajów jest 12. W tym rozporządzeniu jest wymieniony tylko jeden i on nie jest przysiółkiem. Więc to uzasadnienie nie wydaje się być właściwe do tego, aby w tym akurat przypadku mogło zostać użyte. To jest jedna kwestia dotycząca tego zagadnienia. Kolejna to sprawa przygotowania projektu tej uchwały. Otóż ten wniosek został złożony przez Radę Sołecką Sołectwa Zalesie bez jakichkolwiek kontaktów, rozmów czy uzgodnień, czy zapoznania się z opinią Rady Sołeckiej czy też Sołtysa Sołectwa Targowiska. Zostało to złożone do Rady Gminy bez przeprowadzenia jakichkolwiek rozmów, uzgodnień, a kontrowersję w tej sprawie, najważniejszą kontrowersję, budzi przebieg granicy pomiędzy ewentualnie nowo powstałą miejscowością Zalesie, a miejscowością Targowiska. I tutaj opinia, jeżeli chodzi o mieszkańców Targowisk, została w sposób jednoznaczny wyrażona w konsultacjach, gdzie nikt, dosłownie nikt, nie odpowiedział się za tego rodzaju rozwiązaniem. A argumentem było nie samo sedno z tej sprawy, czyli utworzenie samodzielnej miejscowości Zalesie, ale granice, w jakich ta miejscowość miałaby powstać. I tutaj jest ten przysłowiowy pies pogrzebany i na tą kwestię należy zwrócić uwagę przy przygotowaniu takiej uchwały. Nic z takiego nie miało miejsca. Ta granica została zaproponowana i przedstawiona arbitralnie przez Radę Sołecką z Zalesia, nie wsłuchując się w ogóle w zdanie mieszkańców czy też przedstawicieli Sołectwa Targowiska. W ten sposób nie powinno się tego typu projektów przygotowywać. Tego typu sprawy powinny być wcześniej uzgodnione, wypracowany kompromis możliwy do zaakceptowania przez obydwie strony. Ja ze swojej strony chciałem też przedstawić opinię, że jeżeli chodzi o mnie czy o generalnie mieszkańców Targowisk, nie są przeciwni usamodzielnieniu się miejscowości Zalesie, z tego względu, że tak jak jest, czy jak zawarte są w opinii, czy w uzasadnieniu do projektu uchwały zapisy zawarte, które przedstawiają argumenty za tym przemawiające i sporo takowych jest. Kwestia jest tylko ustalenia przebiegu granic i uważam, że Sołectwo Zalesie spełnia wiele z tych kryteriów, które ją pozycjonują jako samodzielną miejscowość i powinna takową być. Tylko że wymaga uzgodnienia ustalenie jej terytorium. Ta część, która z Targowisk ma być wyłączona i stanowić miejscowość Zalesie, powinna podlegać uzgodnieniu obydwu stron. I taki wniosek powinien być do ministerstwa skierowany. Bo jak pokazuje praktyka wydawania rozporządzeń przez Radę Ministrów w tego typu sprawach, jeżeli wyniki konsultacji są negatywne czy są diametralnie różne, to tego typu decyzje nie zapadają i nie ulegają zmianie granice miejscowości. Czy to miejscowości, czy gmin, czy miast, no, w zależności od przedmiotu, który jest kwestią tego właśnie wniosku. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Pan sołtys Sołectwa Zaleś. Udzielam mu głos. Panie wójt, panie przewodniczący, panie i panowie rady. Ja sobie usiądę. Zdaje mi się zasadne, ażeby zabrać głos
szczególnie w tej ostatniej materii, którą przedstawił pan radny Skwara. Mianowicie o granicach. Granice, te, które były wyznaczone przy tworzeniu, przy oddzielaniu sołectwa i tworzeniu sołectwa z Wida, czyli z Zalesie, od sołectwa Targowiska, są zawarte w uchwale, którą nikt nie zniósł nigdy, a opierała się tylko i wyłącznie o opinię 45 obywateli gromady Miejsce Piastowe. I jak już może wcześniej zaznaczyłem, tu są wszystkie podpisy miejscowości, z których ci obywatele i mieszkańcy pochodzili, i mianowicie, jak już wcześniej już zgłaszałem, Targowiska 7 osób, Miejsce Piastowe 6, Głowienka 8, Rogi 9, Wrocanka 3, Niżna Łąka 2, Widacz 2, Łężany 5, Zalesie 1 i Krosno 1. Były to zaznaczone te granice, jak jest w tej uchwale. Jeżeli nie wiadome, to ja przeczytam. Od strony sołectwo Zalesie, nie czytam o sołectwie Widacz, bo takowe też było, uchwała była podjęta. Sołectwo Zalesie, od strony zachodniej, wzdłuż szosy państwowej, Miejsce Piastowe do Marac. Od strony południowo zachodniej do terenów stacji kolejowej Targowiska, od strony południowej i południowo-wschodniej od granicy lasu bez lasu, aż do granicy z gminą Targ. To jest treść tej uchwały. Mam pytanie, czy ci mieszkańcy, a są tu przedstawiciele i Rogów, i Wrocanki, i Targowisk, oni mylili się wtedy przy wyznaczaniu granic, przy przejmowaniu granic, bo nikt ich z tych gości nie wyznaczał. Mylili się? Mnie się zdaje, że nie, tylko musieli to podjąć jednogłośnie, bo takie wtedy w 1978 roku, jak sobie dobrze przypominam, to były takie procedury, a nie inne. To jeżeli chodzi o granice, a tam jeszcze chodzi o inne rzeczy. Bo w odezwach, w pismach do mieszkańców Targowisk było przedstawiane w niewłaściwym świetle mieszkańców z Zalesia, że jeżeli powstanie wieś Zalesie, to się szybko odłączy do pustyn. Nie jest to po pierwsze prawdą, bo pustyny są przesiłkiem. A Zalesie, jakby było wsią, to by nie mogło przystąpić do przysiłka. I te pisma, które tu mam, no, ale nie chcę czasu zajmować, przeczytam tylko uchwałę, która mówi wyraźnie, że kolonia jako przysiłek gminy Haczów został przekazany do sołectwa Zalesie. I to jest wyraźnie napisane w uchwale, która mówi o tym, w uchwale gminy Hacz. Następnie, jeżeli chodzi o, a jeszcze druga uchwała jest też gminy Haczów, która to wyraża się negatywnie o proponowanej przez gminę Korczyna, ja będę w skrócie mówił, żeby część kolonia, znaczy część jako gminy Haczów przeszła do tworzącej się w 1993 roku gminy Krościenko-Wyżne. A to, że negatywnie się ustosunkowała Rada Gminy w Haczowie, to była zasługą nikogo, nie innych mieszkańców, tylko mieszkańców właśnie tego przysiłka kolonia, który chciał być przy Zalesiu
i w gminie miejsce Piastowe. Pan, jeszcze jedna sprawa, muszę przypomnieć też o tym, że właściciele zakładów pracy oraz mieszkańcy tam tych budynków ustosunkowali się pozytywnie i chcą należeć do nowo tworzonej wsi Zalesie. Mam tutaj te poświadczenia. I następna sprawa, dalej chodzi o granice. Jest w 2021 roku dwie uchwały. Tak. Pierwsza uchwała z dnia 1 marca 2001 roku w sprawie zaopiniowania wniosku mieszkańców sołectwa Zalesie o nadaniu statusu wsi. Rada Gminy Miejsce Piastowe uchwala, co następuje. Zaopiniować pozytywnie wniosek mieszkańców sołectwa Zalesie o wydzielenie z obszaru wsi Targowiska obszaru sołectwa Zalesie jako odrębnej miejscowości i nadania jej statusu wsi. Granice sołectwa określone w załącznik do uchwały. I proszę, to jest właśnie już następne z 2001 roku. Granice nic się nie zmieniają, jak były określone w 1978 roku. Następna uchwała z 2001 roku, z dnia 30 października 2001. W sprawie przyłączenia przysiłka Kolonia do sołectwa z Zalesie. Rada Gminy Miejsce Piastowe uchwala, co następuje. Na wniosek mieszkańców włączyć miejscowość Kolonia do sołectwa z Zalesie. Jednostki pomocnicze Gminy Miejsce Piastowe. Granice sołectwa z Zalesie z uwzględnieniem przysiłka Kolonia określa załącznik do uchwały, wykonaniu uchwały i granice te od strony zachodniej są takie same, jakie były ustalone w 1978 roku. Więc dopiero 2005 rok zmienił myślenie i granice. A dlatego tylko, że na terenie kiedyś zaniedbanym, różnym, bo tam były i rurociągi ropne, i zbiorniki z mazutem, i cuda wianki, to dopiero wtedy, jak się to zaczęło zagospodarowywać, to zaczęły być terenami bardzo intratnymi. Więc wszystkie wcześniejsze uchwały nie negowały w ogóle przejętych granic od strony zachodniej. Tylko, że w 2005 roku, tak, 7 lutego, oto jest mapa i granice, które to ktoś wyznaczył. I dopiero 2005 roku, to jest 17 lat temu, zaczęły te tereny tak interesować, może nie mieszkańców, tylko włodarzy wsi i Targowiska. Bo jeżeli do tej mapy jest dopięta taka adnotacja, która dziwnie to brzmi, ale i śmiesznie to czytać, według projektu, o tego właśnie, który tam widać na planszy. Według projektu położone na, te,
na terenie za torem kolejowym, patrząc od strony targowisk, podmioty gospodarcze, huta, przepraszam, stacja paliw, Sankro, kombi, spółdzielnia rolnik, huta szkła, zakład mechaniki pojazdowej, pozostaną na terenie wsi targowiska, jeszcze raz powtarzam, pozostaną na terenie wsi targowiska, a budynki mieszkalne na terenie wsi Zalesie. Więc nie rozumiem tego, jak to może być realnie. Tu jeszcze macie teraz mojego sąsiada, duży zakład pracy. Może on by jeszcze wam pasował, bo on też przedstawia dużą wartość. Ale to nie jest żadna wartość ani Zalesia, ani targowisk, tylko to jest wartość nas wszystkich, całej gminy. A te granice do 2005 roku były tolerowane. Nagle coś się stało. A opinia, i to już przedstawiał, tych właścicieli i mieszkańców jest po prostu za tym, aby być w wiosce Zalesie. Więc ja bardzo proszę szanowną radę, ażeby uchwałę podjąć odpowiednią decyzję, aby powstała, Zalesie było wioską w takich granicach, w jakich były przedstawione w czasie konsultacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu sołtysowi i o głos poprosił pan sołtys targowisk Aleksander Mercik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani wójt, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy Miejsce Piastowe, które nas oglądają. Ja odniosę się do pytania, które mój kolega sołtys, no bo przecież jesteśmy kolegami po linii sołtysów, nie tylko, zadał, czy tych 45 w 78 roku się myliło. Ja powiem, że nie myliło się. I wszystkich pozostałych, którzy sankcjonowali te granice, nie mylili się, bo wtedy została wyznaczona granica sołectwa. A do kompetencji Rady Gminy należy wyznaczanie granic sołectwa, znoszenie sołectw. Więc została wyznaczona granica sołectwa. A dzisiaj podejmujemy uchwałę o tym, że miejscowość Zalesie ma być wioską. I tutaj się zmienia granica. Mieszkańcy targowisk, mieszkańcy Zalesia, którzy tak licznie uczestniczyli w referendum, bo bardzo dużo osób uczestniczyło w tym referendum, opowiedziało się jednoznacznie. Co jest kością niezgody, powiedział tutaj już radny Wiktor Skwara. My dzisiaj, a przede wszystkim państwo radni, będziecie głosować nad uchwałą, która mówi o wiosce, nie o sołectwie. Mieszkańcy targowisk, 1003 głosy powiedzieli na nie. To nie znaczy, że my jesteśmy źli na mieszkańców Zalesia. Myśmy powiedzieli nie i ci, którzy głosowali, powiedzieli nie granicom. Zdecydowana większość, a nawet 100% pewnie powiedziałaby, jesteśmy za tym, żeby Zalesie było wioską, bo naprawdę jesteśmy za tym. Ale mamy obiekcje co do granic i te granice powinny być wyznaczone, bo mówimy dzisiaj o tym, że ma powstać nowa wioska. Nie będę powtarzał, ale to, co już powiedział tutaj radny Skwara, nie było to, co powtórzyła też na komisji radna Małgorzata. Od początku nie było to dobrze przygotowane. Ja prosiłbym szanownych radnych, radne radnych, abyśmy spróbowali odrzucić ten wniosek i powrócić do rozmów. Powrócić do rozmów, żebyśmy jeszcze raz wyznaczyli granice, na które będzie zgoda. Dziękuję. Dziękuję panu sołtysowi Aleksandrowi Mercikowi. Szanowni państwo, odnosząc się jeszcze do wypowiedzi tutaj panów, chciałem zauważyć, i to już cytowałem w projekcie uchwały,
i w uzasadnieniach. Uchwała Gminnej Rady Narodowej z 1978 roku ustalająca sołectwo Zalesie wywarła na organie samorządowym ustalenie numeracji budynków. Te budynki w sołectwie Zalesie zostały ustalone od numeru pierwszego, już czytałem wcześniej, i one obowiązują od 1 stycznia 1979 roku. W tej uchwale, którą cytowałem, tam też było stwierdzenie, że przyjęcie takich granic, jak proponowane i uchwalone w 1978 roku, będzie to jak najmniejsza szkoda i najmniej problemów dla mieszkańców tych terenów. Nie będzie potrzeba zmieniać numeracji ani adresów budynków, tak samo budynków mieszkalnych, jak i budynków zakładów, które tam istnieją. Tutaj mówi się o rozmowach. Ja podniosę jeszcze temat do Rady Gminy. Rada Sołecka z miejscowości Sołectwa Zalesie wystąpiła z wnioskiem i z pismem o ustalenie miejscowości Zalesie i wyznaczyła pewne granice. Kwestia, jaką podjęło Sołectwo Zalesie, nie była tajemnicą i ten temat był, że tak powiem, od listopada, w zasadzie grudnia, już procedowany nawet na Radach Gminy, z tym, że projekty uchwał zostały zdjęte z porządku obrad i nie było to tajemnicą. Do tej pory do Rady Gminy też nie wpłynął żadne stanowisko, na przykład Rady Sołeckiej Targowisk w podmiotowej sprawie. Ja się z czymś takim nie spotkałem. Ja wiem, że w kwestii rozmów o granicach to są rozmowy trudne i może akurat Rada Sołecka podjęła z Zalesia taką decyzję, aby wystąpić z pismem. Poniekąd w rozporządzeniach państwowych nigdzie nie pisze, że mają to być prowadzone pewne rozmowy w kwestii ustalenia granic. Pisze, że to Rada Gminy ustala granice, więc zaproponowany wniosek uważam za stosowny, tym bardziej, że jest on najmniej szkodliwy dla przedsiębiorców i mieszkańców tej miejscowości. Ja mam tyle w tej kwestii. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Proszę bardzo, pan Aleksander Merci. Na spotkaniu w targowiskach powiedział pan, gdzie mówiliśmy, że reprezentuje pan zarówno mieszkańców Zalesia, jak i mieszkańców targowisk, to powiedział pan, że pan nie wie, co Rada Sołecka w Zalesia robi. To było, proszę pana, 27 dzień przed konsultacjami. Więc co pan mówi, że myśmy targowiszczanie mieli apelować tutaj przy jakichś pismach? Powiedział pan wyraźnie, było 75 osób, że pan nie jest rzecznikiem Rady Sołeckiej, pan nie chodzi na spotkanie Rady Sołeckiej na Zalesiu i pan nie wie, jakie stanowisko ma. Tak, to jest prawda, panie Sutysie, i podtrzymuję pańskie stanowisko i moje oczywiście z tamtego zebrania, gdyż jak wszyscy dobrze wiedzą, nie jestem członkiem Rady Sołeckiej, a pismo, o którym mówiłem, wpłynęło do urzędu, do Rady Gminy i ja zapoznałem się z nim w grudniu. Także pan również o tym wiedział, gdyż projekt uchwały był wcześniej, także to nie jest że ktoś utrzymywał coś w tajemnicy. Ja podtrzymuję cały czas to stanowisko i dlatego też wypowiedziałem się tak, jak się wypowiedziałem na zebraniu. Nie jestem członkiem, ani nie byłem świadomy tego, że Rada Sołecka takie pismo wystosowała wtedy, kiedy go wystosowywała. Bo później oczywiście ja się z nim zapoznałem. To jest prawda. I tutaj nie ma nic, żebym gdzieś kogoś okłamał w tym kwestii. Proszę bardzo, pan radny Witos Chwara. Ja bym miał jeszcze jedną uwagę czy apel, bo chciałem jeszcze zwrócić raz uwagę na to, co mówiłem w swojej poprzedniej wypowiedzi. Wynik konsultacji, który mamy jako załącznik do wniosku, wskazuje, że są małe szanse na rozstrzygnięcie
tej kwestii i pozytywne rozpatrzenie tego wniosku w sensie zmiany granic. To praktyka wcześniejsza pokazuje, jak Rada Ministrów reaguje na tego typu wnioski przy tak sprzecznych, przy tak biegunowo rozbieżnych wynikach konsultacji. I teraz należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my faktycznie chcemy konstruktywnie i do końca tą sprawę załatwić, czy chcemy występować z wnioskiem z niewielkimi albo żadnymi szansami na jego przyjęcie. I to uważam za jedną z istotniejszych kwestii głosowania nad projektem tej właśnie uchwały. Ja jeszcze chciałem dodać, że zgodzę się z panem Wiktorem Skwarą, niemniej jednak procedowana w dniu dzisiejszym uchwała jest procedowana w o wiele odmiennej, innej sytuacji prawnej, kiedy mamy rozporządzenia naszych ministerstw z 2021 roku o urzędowym wykazie miejscowości. Jeżeli go dobrze zacytowałem, w skrócie oczywiście. Więc to troszkę zmienia podstawę, sytuację naszą w tej chwili. Jeszcze pan mecenas Mariusz Lusarczyk, proszę bardzo. Panie przewodniczący, pani wójt, szanowni państwo. Tak usłuchując się do państwa wypowiedzi, ja tylko przypomnę, że tutaj, tak jak pan przewodniczący odczytał całą treść uchwały, załącznik do uchwały, czyli uzasadnienie podjęcia tej uchwały, jak również treść wniosku i wymienił załączniki wraz z poprawką. Proszę państwa, ustawa o urzędowych nazwach miejscowości obiektów fizjograficznych stanowi, że urzędowy nazwa jest ustalana, zmieniona lub znoszona na miejsce rady gminy. Również dotyczy to rodzaju miejscowości. To rada gminy wnioskuje do ministra spraw wewnętrznych i administracji, za pośrednictwem wojewody, o dokonanie pewnych zmian, prawda? W tym wypadku jest to zmiana rodzaju miejscowości z przysiółka zalesia, z przysiółka wsi na wieś. No, nie można, proszę państwa, mówić, że tutaj nie został zachowany jakiś tryb, czy pewne działania zostały podjęte w sposób niewłaściwy. To, czy to państwo się zgadzacie z treścią tego wniosku, to jest jakby to tutaj państwo swoje obawy wyrażacie. Natomiast pod względem formalnym, ja tutaj nie odnoszę się do względów merytorycznych, bo tu państwa, macie państwo argumentację zarówno jedni, jak i drudzy, zwolennicy dokonania podjęcia tej uchwały, jak również przeciwnicy. Natomiast pod względem formalno-prawnym zostały w mojej ocenie dochowane wszelkie tutaj wymogi formalne. Ja przypomnę, że została przeprowadzona w oparciu o państwa uchwałę konsultacje, czyli zarówno konsultacje z mieszkańcami Zalesia, jak i z mieszkańcami Targowisk. Wyniki konsultacji zostały tutaj przedstawione i omówione. Protokół z wynikami konsultacji został również państwu dostarczony. On stanowi również załącznik do wniosku, a więc ten wymóg zasięgnięcia opinii czy konsultacji mieszkańców został spełniony. O, to jest, proszę państwa, konsultacje, one nie są dla państwa wiążące, zarówno dla ministra czy dla wojewody. Niemniej jednak tam, gdzie te miejscowości są zamieszkałe, wymóg taki jest i to zostało jakby spełnione. Po drugie, proszę państwa, ja przypomnę, że Rada Gminy przedstawia wniosek i wniosek ten zawiera uchwałę Rady Gminy w sprawie wystąpienia o dokonanie zmiany rodzaju miejscowości wraz z uzasadnieniem. A więc również jest uchwała, załącznikiem do uchwały jest to uzasadnienie, które pan przewodniczący odczytał. Również załącznikiem do tego wniosku jest omówienie wyników konsultacji. W naszym przypadku jest to w treści wniosku. Opinie starosty jako załącznik i mapę topograficzną z zaznaczeniem przebiegu granic miejscowości, którą tutaj dokonujemy zmiany rodzaju miejscowości. A więc wszystkie wymogi formalne zostały spełnione i ostatnim wymogiem formalnym jest podjęcie przez państwa uchwały i złożenie jej do 31 marca do wojewody. Natomiast zmiany, tak jak tutaj pani kierownik czytała, wchodzą z dniem 1 stycznia. Także tutaj no,
zarzucanie, że nie zostały pewne działania podjęte, no formalnie jakby zostało to wypełnione. Kwestia jakby tutaj ustalenia, czy w sposób odpowiedni, czy właściwy, to że tutaj ustawodawca nie określa, w jaki sposób ma być dokonane wewnętrznego ustalenia. Tutaj jest jakby no, mieszkańcy decydują, prawda? Państwo radni podjęli konsultacje w wyniku podjęcia, czy też powiedzmy się pod sobą ankiet konsultacyjnych, natomiast no, to, że tam państwo mieliście zebrania wiejskie, czy spotkania z mieszkańcami, czy sołectwa podjęły pewne działania, tutaj ustawodawca nie uregulował tej kwestii. Najważniejsze jest, aby wniosek wyszedł od rady, bo to rada występuje z wnioskiem. Chciałem się również odnieść do kwestii pytania tutaj, czy też wypowiedzi pana radnego Wiktora Skwary w kwestii tego rozporządzenia z 21 lipca 2021 roku. Oczywiście, proszę państwa, to jest dodatkowa argumentacja, ona nie jest jakby zasadnicza, bo my nie występujemy troszkę w tym trybie, ale niemniej jednak ona też wpływa na późniejsze funkcjonowanie miejscowości Zalesie. Proszę państwa, tak jak mówiłem na komisjach, otrzymujemy informacje, czy to z GUS-u, czy to z Urzędu, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, którzy wypowiadają się jednoznacznie, że jeżeli nie będzie jakby tutaj miejscowość Zalesia posiadała rodzaju wsi, czy nie będzie tutaj dalej będzie przysiółkiem, to będzie problem w ocenie tych organów z nadawaniem numerów porządkowych dla tych posesji. I dostaliśmy taką informację również mailową. Tutaj Główny Urząd Geodezji i Kartografii w tym mailu pisze tak, że zgodnie z paragrafem 6 ustęp 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2001 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, numeracja porządkowa nie powinna być wprowadzona do części miejscowości. W związku z powyższym konieczne jest uporządkowanie numeracji tak, aby była prowadzona do miejscowości samodzielnych. Zgodnie z paragrafem 12 ustęp 3 rozporządzenia mogą to państwo zrobić poprzez przeniesienie numerów porządkowych do miejscowości samodzielnych. W tym wypadku tutaj chodzi urzędowi o dokonanie zmiany w ten sposób, żeby numeracja porządkowa Zalesia weszła w skład numeracji porządkowej targowisk, więc by nie była samodzielną numeracją porządkową nieruchomości, bądź zgodnie z artykułem 8 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości obiektów fizjograficznych, do kompetencji Rady Gminy należy wszczęcie procedury zmiany nazwy typu miejscowości poprzez złożenie formalnego wniosku do ministra właściwego do spraw administracji publicznej. I w tym wniosku, tutaj posiłkując się niejako tym tutaj informacją z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, również powielamy tą argumentację, aby tutaj no, wniosek, jeżeli państwo podejmiecie decyzję, był skuteczny, żeby też tutaj podnieść, że dodatkowo zostanie również uporządkowana ta kwestia numeracji porządkowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu mecenasowi Mariuszowi Ślusarczykowi. Proszę państwa, czy ktoś chciałby jeszcze? Proszę bardzo, pan Wiktor Skwara. Panie przewodniczący, pani wójt, panie i panowie radni. To, żeby Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii było wygodnie czy bardziej przejrzyście, to nie jest naszym zadaniem. My mamy postępować zgodnie z prawem, a jak wygląda kwestia związana z ewentualnym przenumerowaniem, to jest napisane w tym rozporządzeniu i ono przysiłków nie dotyczy. Z pewnością to uporządkuje w jakiś sposób sprawę i ona będzie bardziej przejrzysta. Co do tego nie ma dwóch zdań. Niemniej nie uważam, aby to było argumentem czy wyznacznikiem do takowej zmiany. Zasadnością wprowadzenia tej zmiany są argumenty związane z funkcjonowaniem Zalesia jako samodzielnej miejscowości. Punktem spornym jest przebieg granic. Ja tu też oczywiście nie zarzucałem czy nie kwestionowałem samej procedury. Kwestia jest tylko sposobu dojścia do tego, jak będzie przygotowany ten wniosek, aby miał on szansę
być zaakceptowanym przez Radę Ministrów i aby mógł wejść w życie i aby Zalesie w końcu mogło być samodzielną miejscowością. I to jest zasadniczy cel. I tu trzeba, oczywiście wymogi formalne bezwzględnie muszą być spełnione. Niemniej trzeba znaleźć sposób, aby ten zasadniczy cel osiągnąć. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Jeszcze pan sołtys z Zalesia, pan Władysław Rączek. To znaczy, że jeżeli Zalesie będzie dalej przycinkiem, to my mieszkańcy i nie tylko, a mamy tworzyć wszelkie konsekwencje, bo będziemy mieli numerację targowiska. I to nie jest żadnym argumentem dla pana, albo jeżeli jest tak mało ważnym, że można przejść do gdzieś do czegoś nieistniejącego. Dziękuję. Odniosę się, dobrze? Panie przewodniczący, pani wójt, panie i panowie radni. Otóż zgodnie z zapisami rozporządzenia nic takiego Zalesiu nie grozi. Nie ma podstaw żadnych do tego, żeby obecnie obowiązujące numery i nazwa zostały zmienione na targowiska w myśl tego rozporządzenia, które jest przywołane w uzasadnieniu wniosku. Ja mam takie obawy, że tak będzie jednak. Czy ktoś jeszcze? Bo wygląda, że nie ma. Myślę, że państwo mówcy już wypowiedzieli swoje kwestie, które mieliby powiedzieć. Zatem zamykam dyskusję nad projektem uchwały i zarządzam głosowanie. Przypomnę państwu radnym, że głosujemy nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie z przysiłka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przysiłka wsi Targowiska. I proszę państwa radnych o wyrażenie swojej woli poprzez głosowanie. Jest tak, jeszcze ktoś nie zagłosował. Musimy poczekać. Dziękuję. Głosowanie dobiegło końca z małym problemem. Szanowni Państwo, a jeszcze muszę wydać wyniki głosowania. Szanowni Państwo, informuję, że uchwała w sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie z przysiłka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przysiłka wsi Targowiska została przez Wysoką Radę podjęta stosunkiem głosów 7 za, 5 przeciw. Nie było głosów wstrzymujących się. Ja ze swojej strony również dziękuję Państwu radnym za podjęcie takiej uchwały. Proszę Państwa, jeszcze pan sołtys. Proszę bardzo, pan sołtys Władysław Rączek.
którzy zagłosowali za przejęciem tego projektu uchwały o utworzeniu wsi Zalesie z przysiłka targowisk, oczywiście w takich granicach, jakich były przedstawiane w czasie konsultacji. Dziękuję bardzo i wszystkim też obecnym i tych, co nie głosowali, czy się wstrzymali. Dziękuję wszystkim. Dziękuję panu Sotysowi. Proszę państwa, w punkcie szóstym jesteśmy dzisiejszych obrad. Podpunkt dziewiąty to jest projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników, ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. O zaprezentowanie projektu uchwały poproszę pana mecenasa Mariusza Ślusarczyka. Panie przewodniczący, pani wójt, szanowni państwo. Projekt uchwały dotyczy ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników, ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu. W związku z pewnymi rozbieżnościami w zakresie wypłaty ekwiwalentu za miesiąc styczeń i luty bieżącego roku wnioskujemy tutaj o podjęcie uchwały, która w zasadzie ma identyczną treść jak podjęta uchwała 31 stycznia bieżącego roku, z tym zastrzeżeniem, że wprost wskazuje, że ustalony ekwiwalent w tej wysokości 24 zł za działania ratownicze, akcję ratowniczą i 6 zł za szkolenia i ćwiczenia będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2022 roku. Tak, aby można było wypłacić strażakom, którzy brali udział w ćwiczeniach w miesiącu styczniu i lutym, czy w marcu, ekwiwalent wysokości zawnioskowanej w projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu mecenasowi. Zapytam o stanowiska komisji, Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Panie przewodniczący, pani wójt, szanowna rado, przedstawiony projekt uchwały Komisja Budżetowo-Gospodarcza zajmowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójt, Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Szanowni państwo, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. W związku z tym, że nie widzę głosów w dyskusji, chciałem jeszcze dodać od siebie, w związku z tym, że ja jestem również strażakiem ochotnikiem, i zapisy tej uchwały dotyczyć mnie będą osobiście, dlatego też nie podejmę głosowania nad tą uchwałą. Jeżeli będziemy procedować tą uchwałę, będziemy głosować, przeprowadzimy to w sposób imienny. Poproszę tutaj zastępcę o przeprowadzenie głosowania, ale to jest jeszcze w kwestii wyjaśnień do tej uchwały. Natomiast nie wiem, głosów, jeżeli nie widzę głosów w dyskusji, zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. I poproszę tutaj pana przewodniczącego Janusza Lenika o przeprowadzenie głosowania. Janusz Lenik za, Grzegorz Szanowny za, Piotr Kilarowski za, Wojciech Urynowicz za, Iwona Pytel za, Szymon Węgrzyn nieobecny, Teresa Dowski obecna, Maria Grzegorz za, Jerzy Piomiarz za, Małgorzata Skara za, Wiktor Skara za, Radosław Widor za, Krzysztof Jabłoński za, nie głosuje. Dziękuję. Wysoka Rado, uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników, ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej bądź szkoleniu, została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. Z obecnych radnych tutaj na podczas obrad nie głosował jeden radny. Ja tylko teraz poproszę panów z obsługi
informatycznej, aby umożliwili mi przejść do procedowania kolejnej uchwały. Tak. Szanowni Państwo, w podpunkcie 10 dzisiejszych obrad mamy projekt uchwały wprowadzonej na wniosek podczas ustalania porządku dzisiejszych obrad w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennym Domu Pomocy Senior Wigor funkcjonujący na terenie gminy Miejsce Piastowe. O zaprezentowanie projektu uchwały poproszę kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym panią Joannę Boczar. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowna pani wójt, goście. W latach 2016-2021 realizacja zadania, jakim było zapewnienie funkcjonowania dziennego domu pomocy Senior Wigor, dofinansowana była w ramach programu wieloletniego Senior Plus. W związku z tym, że od dnia 1 stycznia tego roku realizacja zadania odbywa się wyłącznie ze środków własnych gminy, koniecznym jest wprowadzenie zmian dotyczących odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy Senior Wigor we Wrocance. Odpłatność za pobyt obejmuje koszty obsługi wraz z wyżywieniem i do nieodpłatnego pobytu w dziennym domu pomocy w dalszym ciągu są uprawnione osoby, które spełniają kryteria ustawowe z ustawy o pomocy społecznej, to jest 776 zł na osobę samotną i 600 zł w przypadku osoby w rodzinie. W związku z powyższym wnoszę o podjęcie uchwały. Dziękuję pani kierownik i poproszę o stanowiska Komisji Stałych Rady Gminy. Pan Grzegorz Habra, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Panie przewodniczący, pani wójt, szanowna rado. Przedstawiony projekt uchwały Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. I pani Iwona Pytel, przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Szanowna pani, szanowna rado, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. W związku z tym, że nie ma głosów w dyskusji, projekt uchwały był dyskutowany też podczas obrad komisji. Wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. Zarządzam głosowanie, kończąc oczywiście dyskusję nad tym projektem uchwały. Bardzo proszę Państwa radnych o oddanie głosu. Nie mogę. W związku z tym, Szanowni Państwo, że system nie dopuszcza nas do oddania głosu. To jest pokłosie poprzedniej uchwały, kiedy ja nie mogłem głosować. System nie zezwala na głosowanie. Poproszę ponownie pana przewodniczącego Janusza Lenika o przeprowadzenie głosowania imiennego. Powtórne głosowanie tym razem w sprawie uchwały szczegółowych ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennym domu pomocy Senior Wigor funkcjonujący na terenie gminy Miejsce Piastowe. Janusz Lenik za. Robert Staroń nieobecny. Grzegorz Habrat. Za. Piotr Kilarowski. Za. Wojciech Urynowicz. Za. Iwona Pytel. Za. Szymon Węgrzyn nieobecny, Teresa Drost nieobecna, Maria Glazer, za. Jerzy Wdowiarz, za. Małgorzata Skwara, za. Wiktor Skwara, za. Radosław Sidor, za. Krzysztof Jabłoński, za. Wiesław Habrat, za. 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Szanowni Państwo, w wyniku głosowania imiennego 12 głosów za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Gminy Miejsce Piastowe podjęła uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennym Domu Pomocy Senior Wigor funkcjonujący na terenie gminy Miejsce Piastowe. I to był ostatni projekt uchwały procedowany w punkcie 6. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielania na nie odpowiedzi.
I w związku z tym, że system dalej nas nie przepuszcza dalej, proszę o ewentualne zgłoszenia się nie przez system do dyskusji, bo też jest to po prostu w jakiś sposób zablokowane. Ale już widzę, że się udało. Pan Wiktor Skwara poprosi o głos. Proszę bardzo, panu Wiktorowi się udało. Panie przewodniczący, pani wójt, panie, panowie radni. Ja mam takie pytanie dotyczące, jak gdyby tak cofające się trochę do początku naszej sesji i do projektu uchwały zmieniającej budżet. I tam w ramach tej zmiany była przyznana dotacja 250 tysięcy dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki. I jednym z argumentów, który tutaj pani skarbnik była łaskawa przytoczyć, była kwestia związana z zatrudnieniem osoby do obsługi inwestycji. Jak wiemy, realizowane jest przedsięwzięcie obejmujące remont budynku dworca PKP w Targowiskach. No i jest to spore wyzwanie dla jednostki, która się tego typu zagadnieniami w ogóle nie zajmowała. Ja chciałem zapytać, czy nie ma możliwości takiej prawnej czy organizacyjnej, żeby ten obowiązek nadzoru nad tą inwestycją w zakresie takiego, jakby można powiedzieć, wyręczenia GOK-u czy Gminnego Centrum Kultury, oczywiście, bo to jeszcze bezwładność, referat inwestycji Urzędu Gminy nie mógłby się tą kwestią zająć i poprowadzić tych zagadnień? Odpowiedzi udzieli pani wójt Dorota Chylik. Szanowny panie radny, to jest kwestia tego, że wiemy, ile idzie inwestycji pod GOK-iem i nie możemy, musielibyśmy podpisać po prostu umowę, bo to jest stricte Gminne Centrum Kultury i gmina to są dwie osobne jednostki, które aplikowały. I kwestia jest taka, że jeżeli ktokolwiek z naszego urzędu, to by musiał mieć i tak odrębną umowę, bo we wnioskach, nie wiem których, ale jest też odpowiedź, te pieniądze są kwalifikowalne jako obsługa. A wiemy, że troszeczkę jest tych inwestycji, no i będzie chwilę, bo to nie tak, że zatrudniamy już na stałe, tylko to jest na czas realizacji projektu, więc dworzec w Targowiskach idzie. Tutaj na pewno mam nadzieję, że dostaniemy środki, to pójdzie tyle, że to jest gminne nasze zadanie, gminne centrum, ale naprawdę brakuje takiej osoby, bo od takich rzeczy jak kultura stricte miękkie tematy, no to jest wszystko fajnie, ale brakuje tam człowieka, który naprawdę musi trzymać inwestycje. I to jest tylko dlatego na ten czas dużych inwestycji. Takie dwa sformułowania. Proszę Państwa, do tego, co pani wójt powiedziała, to tutaj też przepisy kodeksu pracy, jakby no pracownicy urzędu są pracownikami urzędu, mają tutaj swoje miejsce pracy, natomiast no Centrum Kultury jest oddzielnym pracodawcą, tutaj zatrudnia swoich pracowników, ma osobowość prawną i nie widzę możliwości takich prawnych, żeby wypożyczyć w cudzysłowie pracownika Urzędu Gminy, żeby świadczył w czasie pracy, gdzie ma pracować tutaj, jaką pracodawcą jest Urząd Gminy, żeby świadczył pracę na rzecz innego podmiotu. I tutaj no, te przepisy jakby to nie pozwalają. No, w przypadku jakiegoś wypadku, nie daj Boże, no to tutaj problem jest dla jednego i drugiego pracodawcy. Na jakich zasadach ten pracownik, co tam robi, prawda? Więc tutaj z powodów technicznych, jakby prawnych nie ma możliwości. Oczywiście my tutaj, jeśli chodzi o na przykład przeprowadzenie przetargu, są przepisy dopuszczające, że gmina przetarg zrobiła niejako na podstawie porozumienia z Centrum Kultury i tutaj rzeczywiście zostało to zrobione. Natomiast już sama inwestycja, kwestia realizacji to jest już oddzielny etap i to zgodnie z wnioskiem, dofinansowaniem i z przetargiem i zawartą umową zamawiającym jest Gminne Centrum Kultury. Dziękuję bardzo. Realizacja, ale też jest właśnie OSP Miejsce Piastowe. Te projekty są
wieloletnie i trzeba nadzór prowadzić cały czas po prostu nad tymi projektami. Też i księgowa, księgowy, no to już tutaj księgowa jakoś sobie po prostu daje radę, ale naprawdę inwestycyjnie trzeba pilnować, żeby po tym nie było rozczarowań. To nie dość, że to są i zabytki, jeżeli chodzi o dworzec. Są często komisje, trzeba po prostu na bieżąco się nie tylko orientować w kwestii inwestycji, ale też w kwestii rozliczania ze środków publicznych, bo to jest wkład własny, opisywania i naprawdę to nie są takie proste rzeczy. Do tej pory tylko dodam, w Gminnym Centrum Kultury, czy w dawnym GOK-u nikt nie prowadził inwestycji. I też nawet pani księgowa była przerażona tym wszystkim, więc jakoś wspólnie się tutaj za pomocą uzupełniamy, ale naprawdę jest brak ogromny i ludzie się boją, jeżeli nigdy nie robili przy inwestycjach, boją się podejmować decyzji, bo nie są w tym, nie są w tej kwestii fachowcami. No na pewno sobie tak. Na pewno sobie tak nie zatrudniamy, czy pani dyrektor nie szuka fachowca, żeby go mieć. Tylko po prostu jest po prostu naprawdę potrzeba. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan Aleksander Mercik. Pani wójt, ja mam pytanie. Bo pani w swoim wystąpieniu powiedziała, że tam strażacy z Belgii nie mogli się dostać do targowisk, że gdzieś kluczy nie było. To chyba jakieś błędne informacje pani ma, bo jest tutaj informatyk, pan Zajder, który do mnie zadzwonił i umówiliśmy się za 15 minut, spotkaliśmy się obaj i klucze miał, więc jakieś tutaj nieporozumienie. A chciałem jeszcze odnośnie, bo chyba też nie rozumiemy się odnośnie pomalowania tego, co zostało zalane w tym domu ludowym. Pani wójt, po ostatniej sesji ja poprosiłem radnych, którzy reprezentują targowiska i oni byli tam na miejscu. Mnie nie chodzi o malowanie sali, tylko o podmalowanie tego wszystkiego, co było zalane, bo tam część tej farby odpada. Wie pani, od 14 maja rozpoczynają się wesela i chodzi mi tylko o drobne rzeczy. To nie jest gruba robota, zresztą był pan przewodniczący, była pani radna, był pan drugi radny. Pani skarbnik chyba wie, że myśmy tam dostali nawet jakieś odszkodowanie i myślę, że to by wystarczyło na to, żeby to podmalować. Bardzo bym prosił, aby tam ekipa się pojawiła, jeżeli jest to możliwe. Dziękuję. W kwestii malowania to już mówiłam, że to nie jest jakaś tragedia i się podmaluje, tylko że tam ciągle to wychodzi. To jest kolejne malowanie, więc tam trzeba chyba więcej zrobić niż malowanie, bo tam trzeba odwalić to wszystko i po prostu zrobić na nowo, bo to jest jednak woda poszła. Zobaczymy. Ja się boję właśnie tego, że zawsze wracamy do tego samego, zawsze remontujemy czy odmalowujemy to, co doraźnie, a potem znowu wychodzi. To nie jest kwestia, że tam naprawdę to aż tak widać, ale to trzeba po prostu zrobić. Ja na spotkaniu z przedstawicielkami z Koła Gospodyń Wiejskich przedstawiłam projekt. Będzie naprawdę sala odmalowana, pięknie zrobiona i wszystko wtedy weźmiemy pod uwagę. Także myślę, że to zrobimy. Nie wiem, co jeszcze tam. To tyle. No tak, no ja widziałem to oczywiście i rozmawiałem też z panią wójt, tylko że te projekty takie są, jakie są. No, ja nie mogę podjąć decyzji wykonania pewnych prac, no to ja już nie jestem w tej dziedzinie tej władny. Szanowni Państwo, ja, skoro nie ma tutaj głosów więcej na razie, ja mam pytanie do pani wójt, dlatego pytanie kieruję podczas sesji, podczas obrad, bo myślę, że będzie większy przekaz, jeżeli chodzi o mieszkańców, bo pytają mieszkańcy o to. Chciałem zapytać panią wójt, może panią zastępcę, kto będzie miał większe wiadomości w tej kwestii. Chodzi o budowę obwodnicy miejsca piastowego. Czy pojawiły się jakieś nowe informacje w kwestii projektów, planów tych obwodnic? Tak.
Szkoda, że nie mam, że tutaj przewodniczący wcześniej mi nie powiedział, bo byśmy wrzucili, bo to jest bardzo ważne pytanie i szkoda, że już tyle siedzimy, ale jak siedzimy, to po prostu powiem, że w ostatnim czasie zostało skierowane ode mnie pismo. Nie wiem, czy nie można by było pokazać tego pisma, Bernatko, bo to jest jednak bardzo ważne. To znaczy tak, życie toczy się powoli, ale też gdzieś tam za plecami dzieją się różne rzeczy. I mieliśmy, zresztą chyba pan przewodniczący pamięta, mieliśmy tak zwane ZOPi z firmą, która projektuje obwodnicę, z generalną dyrekcją oraz ze wszystkimi zainteresowanymi gminami czy starostwami w kwestii właśnie obwodnicy, w kwestii pokonsultacyjnej. I wtedy właśnie firma w listopadzie pokazała mapkę, która, myśmy tą mapkę przedstawiali państwu, bo wtedy zaraz była jeszcze raz, poszło nasze wasze stanowisko i moje stanowisko jako wójta, że nadal popieramy, tak jak popieraliśmy, ta jedna nitka pokryła się i było dojście, dojazd do węzła, miejsce piastowego, czyli tak jak staliśmy na stanowisku i to z tego stanowiska broniliśmy. Tak samo zresztą na ZOPi za naszym stanowiskiem opowiedziała się też gmina Krościenko Wyżne i starostwo powiatowe. Reszta gmin oczywiście, jeżeli patrzymy się w kierunku Iwonicza, Rymanowa, no to każda gmina pilnuje swojego kawałka nieba czy terenu. I teraz na pewno pamiętacie państwo, były granatowe, pokonsultacyjne i tak dalej. Ale na ZOPi bardzo nas zdziwiło pojawienie się nowej nitki, która w ogóle nie była konsultowana z nikim, z nikim ani też nie była konsultowana z samorządami, ale się pojawiła i ta nitka kolorowa, koloru zielonego, pojawiła się i była, że tak powiem, najbardziej obstawiana przez Krosno, przez nikogo innego. A ta nitka prowadzi mniej więcej tak, jak jest lotnisko, po starym wariancie, czyli tak jak jest lotnisko Krosno i ten pas lotniczy, i tak na przestrzał po prostu przez zalesie, przez ten las, bez włączania się do węzła i dalej na Sanok. Nas to bardzo zdziwiło, bo wszyscy wypowiadali się, że chcą połączyć Krosno z węzłem. To skoro dawniej była popierana obwodnica i połączenie z węzłem i Skrzynia, tylko Krościenko apelowało, żeby nie dzielić miejscowości, to teraz nagle pojawiła się linia zielona, która dzieli lotnisko na pół, czyli idzie tak jakby torem tego pasa lotniczego, przechodzi deka i biegnie prosto, czyli dzieli też las w Zalesiu, ale mało tego. Wtedy w Zalesiu po jednej, po drugiej stronie idzie kilka budynków do wyburzenia. Tereny przemysłowe są mocno zagrożone, w sensie takim, bo tam jest parę firm, które już funkcjonuje. Więc dla mnie to było niesamowite, że się w ogóle pojawił ten wariant, że w ogóle jest, za tym już widzę, że firma, wszystkie oczywiście, później były pytania, czy po prostu jakie wskaźniki i tak dalej. Oczywiście już wiedzieliśmy z góry, nawet zakładaliśmy, że jednak ten wariant będzie miał najlepsze, że tak powiem, uwarunkowania. I tak faktycznie było, potem już śladem. Czyli tak naprawdę wiedzieliśmy, że już ten wariant będzie wspierany jako najlepszy. I oczywiście czekaliśmy na protokół. Protokół doszedł w grudniu. Tyle o dziwne było, że 9 grudnia doszedł protokół z takim króciutkim pismem z generalnej dyrekcji i w ogóle nie było tu mapy. W ogóle.
Czyli tak jakby po prostu przyszło pismo, ale się domyślcie, albo się nie domyślcie, nie wiem, może się coś stanie. W każdym bądź razie ja tego tak nie zostawiłam. I ja ten protokół mam. Ja ten protokół mam, tylko faktycznie myśmy to wykolorowali i faktycznie jest to, co było na ZOPi, które samorządy są za poszczególnymi wariantami i wychodzi tak, jak wychodziło, czyli na ten wariant, który my optowaliśmy, był i starosta, i Krościenko, natomiast pojawia się właśnie ten nowy, nie wiadomo skąd. W gruncie rzeczy napisałam pismo, skierowałam do wszystkich. Ja może Państwu przeczytam, bo to jest jednak bardzo ważne pismo. Wystosowałam to pismo do ministra infrastruktury, do wiceministra pana Rafała Webera, do Jarosława Kaczyńskiego, do Tomasza Poręby, do Piotra Babineca, posła na Sejm, Krzysztofa Sobolewskiego, posła na Sejm, Anny Schmidt, posła na Sejm, Jana Pelczara, pana Mateusza Liputa, oczywiście Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Warszawie, także Generalna Dyrekcja oddział w Rzeszowie do pana Bogdana Tarnowskiego i właśnie do tej firmy, która projektuje. Napisaliśmy tak, szanowni państwo, pismo dotyczy dwóch spraw, bo jeszcze o jednym temacie drażniącym powiem, bo to jest po prostu naprawdę karygodne, co się dzieje. Dotyczy pierwszej sprawy wyjaśnień do protokołu numer 7 przez 2021 roku z posiedzenia zespołu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, czyli to ZOPi, z dnia 17 listopada ubiegłego roku pod nazwą budowa obwodnicy miejsca piastowego w ciągu drogi krajowej DK28. I drugi temat, budowa drogi ekspresowej S19 Via Carpatia nazewnictwo węzłów. I teraz odnośnie pierwszego punktu. W nawiązaniu do posiedzenia zespołu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, które odbyło się w dniu 17 listopada ubiegłego roku, za pośrednictwem środków teleinformatycznych w oddziale GDK w Rzeszowie, na którym rozpatrzono studium korytarzowe dla inwestycji pod nazwą budowa obwodnicy miejsca piastowego w ciągu drogi krajowej DK28, gmina Miejsce Piastowe ponownie wyraża stanowczy sprzeciw wobec proponowanych wariantów oznaczonych jako W5, wariant piąty oraz W6, wariant społeczny północny. Realizacja inwestycji zgodnie z przebiegiem wariantu 5, który tak naprawdę zobaczyliśmy po raz pierwszy na posiedzeniu ZOPi i nie podlegał wcześniejszym konsultacjom z mieszkańcami ani też z samorządem. Pytanie, skąd się wziął wariant 5? Budzi duży niepokój pod kątem ochrony środowiska naturalnego, czyli to jest właśnie to, że idzie przez las i dzieli zalesie. Pod kątem ochrony środowiska naturalnego, ponieważ przecina duży kompleks leśny na terenie gminy Miejsce Piastowe. Ponadto jej wykonanie zgodnie z przesłanym protokołem numer 7 z posiedzenia ZOPi w oddziale GDK w Rzeszowie wymaga wyburzenia największej ilości budynków mieszkalnych. W naszej ocenie również przebieg wariantu społecznego północnego W6 stanowi skrajne, niekorzystne rozwiązanie dla zmniejszenia natężenia ruchu w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą krajową 9 w miejscowości Miejsce Piastowe. Z uwagi na znaczne oddalenie projektowanej obwodnicy od ronda w miejscu piastowym, osoby jadące z Krosna do miejscowości Dukla, Lubatowa czy Sanok nie skorzystają z dalszego objazdu, a nadal będą korzystać z istniejącego odcinka drogi krajowej nr 28. Przebieg wariantu W6 na terenie gminy Krościenko-Wyżne pokrywa się z przebiegiem podwariantu 1A. To jest tak wszystko sprytnie pokryte, żeby też to przemycić parę innych informacji, a na końcu znajdzie się wariant popierany. Czyli przebiegu wariantu 6 na terenie gminy Krościenko pokrywa się z przebiegiem podwariantu 1A, przeciwko któremu Rada Gminy Krościenko-Wyżne wyraziła stanowczy sprzeciw, poparty ponad 1400 podpisami mieszkańców gminy Krościenko-Wyżne.
Lokalizacja obwodnicy w terenach zabudowy mieszkaniowej inwestycyjnej, a także podzielenie Krościenka Wyżnego na dwie części, uniemożliwiając dojazd przez istniejące drogi wewnętrzne do działek, jest rozwiązaniem skrajnie niekorzystnym dla tamtejszej społeczności. Jednocześnie wskazujemy jako najbardziej korzystny wariant pierwszy z modyfikacją polegającym na włączeniu obwodnicy do drogi ekspresowej S19, to jest utworzenie podwęzła pomiędzy węzłem Miejsce Piastowa, węzłem Iskrzynia, lub wariant społeczny południowy, który przechodzi pod projektowaną, nadprojektowaną drogą ekspresową S19, po czym łączy się z istniejącą drogą krajową numer 28, by następnie połączyć się z projektowanym węzłem Miejsce Piastowe. Może tutaj rozłożę, chociaż tak, żeby Państwu, może Madziu tu przytrzymasz, żeby te kolory po prostu, bo na pewno Państwo pamiętają. Przed chwileczką mówiliśmy o tym wariancie. Proszę przekazać. Jednocześnie proponowany wariant pierwszy z modyfikacją wymagają uzgodnienia zgody na odstępstwo porządzenie ministra transportu gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi. Już kończę, chwileczkę. Ich usytuowanie jednak jest korzystnym rozwiązaniem dla odciążenia ronda w miejscu piastowym i wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza centrum miejscowości. Należy podkreślić, że zarząd powiatu krośnieńskiego w uchwale nr 534 z dnia 31 sierpnia również wskazał, że dla prawidłowego funkcjonowania ruchu drogowego na terenie powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna konieczne jest podłączenie planowanej obwodnicy do węzła Miejsce Piastowe projektowanej drogi S19. Postulowane rozwiązanie jest bardzo zbliżone do popieranej przez nas koncepcji wariantu numer 1 z modyfikacją oraz wariantu społecznego południowego. Budzi zatem naszą wątpliwość fakt niewzięcia pod uwagę głosów samorządów, przez które miałyby przebiegać obwodnice. Czyli podsumowując, pojawiły się warianty, które nie były w ogóle z nami, z samorządami dyskutowane ani z mieszkańcami, bo pamiętamy, że tutaj były wystawione konsultacje. Pojawiają się nie wiadomo skąd i mają służyć nie wiadomo komu. I teraz ten drugi temat bardzo ważny, bo pokazała się już w telewizji, na pewno Państwo oglądali albo sobie gdzieś na internecie mogą Państwo znaleźć, jak było chyba inauguracja czy podpisanie umowy Jawornik, tutaj ta dalsza część Babica, pojawił się taki rzut na tą Via Carpatię w kierunku właśnie Miejsca Piastowego i zaniepokoiło i mnie, i mieszkańców to, że pojawiła się nazwa węzła, nie Iskrzynia, tylko Krosno Południe i nie Miejsce Piastowe, tylko Krosno Północ. Chyba tak albo odwrotnie. I po prostu, no i w gruncie rzeczy wybrałyśmy się obydwie miesiąc temu do Generalnej Dyrekcji po prostu, co się dzieje. Bo my nadal, ja mam zgromadzone pisma, nadal otrzymywałyśmy z GDK korespondencje czy w ogóle pisma, w których wyraźnie było napisane i w mapkach, że jest węzeł Iskrzynia i węzeł Miejsce Piastowe. Zrobiliśmy, że tak powiem, jeszcze takie małe dochodzenie i w gruncie rzeczy faktycznie już przyszła niby odgórnie informacja od niby z ministerstwa. Zobaczymy, bo ja też zapytałam ministra, kto to zmienił, że będzie zmiana nazw węzłów, co jest karygodne, bo w Polsce jest stosowana taka praktyka i wszędzie indziej, że jeżeli jest węzeł, to jest węzeł, nazwa węzła to jest z tej miejscowości, na której jest. Nawet jeżeli ta miejscowość ma jakąś dziwną nazwę i nie ma mieszkańców, to zawsze jest nazwa miejscowości. Bo wyobraźcie sobie, że na przykład jest Via Carpatia, Warszawa i co? Warszawa taka, taka, taka i przecież tam nie ma. Tam jest węzeł Kostomłoty, węzeł, nie wiem, Modlin, ale zjazd na Warszawę Północ, na Warszawę Wschód, na to. Tak samo czy Tarnów, czy Kraków. Ale tutaj nie, bo się ktoś uparł w Generalnej Dyrekcji, że oni sobie po prostu zmienią i ja myślę, że Krosno bardzo za tym
lobuje, żeby mieć po prostu taką darmową reklamę. Nie pozwolimy na to, żeby pod taką przykrywką robić sobie, że tak powiem, takie naprawdę nieładne akcje. I dlatego w tym piśmie druga część jest taka. Pytanie, dlaczego w prezentacji telewizyjnej pojawiły się inne nazwy węzłów, to jest węzeł i skrzynia, został zastąpiony na węzeł Krosno-Północ i węzeł Miejsce Piastowe na węzeł Krosno-Południe. Przecież praktyką jest, że nazwa węzła wiąże się z miejscowością, w której jest zlokalizowany. W korespondencji otrzymywanej od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie ma żadnej wzmianki o zmianie nazewnictwa węzłów. Komu zależy na tym, aby teraz to zmienić? Kto wydał taką decyzję i dlaczego? Niepokoi nas fakt, że po raz kolejny pomijany jest głos samorządu, który mocno wspiera budowę Via Carpatii i obecny rząd. Dlaczego istnieją rozbieżności i dlaczego do protokołu ZOPI przesłanego w grudniu ubiegłego roku nie dołączono mapy z proponowanymi przebiegami wariantów dróg? Proszę o przesłanie wyżej wymienionej mapy. W związku z powyższym mamy nadzieję, że wezmą Państwo pod uwagę nasze stanowisko i uwagi w sprawie wyboru wariantu przebiegu obwodnicy Miejsce Piastowego w ciągu drogi krajowej DK28 oraz zachowania dotychczasowego nazewnictwa węzłów. Węzeł Iskrzynia i węzeł Miejsce Piastowe projektowanej drogi ekspresowej S19. Ja Państwu teraz powiem, ostatnie spotkanie, które odbyliśmy z firmą, która wygrała zresztą budowę tutaj S19, szukają miejsca i chcą ulokować u nas, no wiadomo, jakąś bazę samochodową i tak dalej. Jeżeli nie będzie obwodnicy Miejsca Piastowego, to będziemy tutaj wszyscy uduszeni. To będzie setki, jak nie... Już nie powiem, kilka tysięcy samochodów dziennie będzie przejeżdżało przez naszą, w tą czy w tą stronę, bo kamieniołomy, piaski, wszystko będzie tu zwożone. Ja sobie nie wyobrażam, jak mieszkańcy nasi dojadą do pracy, do Krosna, jak dojadą do szkoły, do żłobków. I już powiedział szef firmy, że żeby się szykować. Oczywiście trzeba przeżyć coś ciężkiego, żeby było super, ale też jeżeli jest szansa wybudowania obwodnicy i to do części takiej, żeby już wyprowadzić ten ruch z Krosna, czy po prostu część omija rondo, to dlaczego nie można tego zrobić po ludzku, tylko trzeba robić machloje, trzeba po prostu wszystko gdzieś za plecami, człowiek się dowiaduje gdzieś z pokątnych. Dlaczego nie ma mapy? Dlaczego nie rozmawiają z ludźmi? Czemu ma służyć ta obwodnica? Kto będzie z Krosna jechał na Iskrzynię czy przez Zalesie do Dukli? No ja tego nie po prostu nie pojmuję. Dlaczego nie można? Ja nie neguję tej drogi zielonej, bo to jest droga prowadząca z Krosna. Już na jedną otrzymało Krosno 30 milionów z Ładu Polskiego. To, że będzie na ich terenie, to znowu dostaną, bo będą składać. Ale na litość boską, my potrzebujemy obwodnicy Miejsca Piastowego, a nie jakiejś drogi po prostu kolejnej. Bo naprawdę, jeżeli my nie będziemy walczyć o to, to za chwileczkę mieszkańcy wszyscy nam dadzą łomot, bo co się będzie działo? Już się dzieje. Wyjdźcie sobie, zresztą wszyscy jeździmy. Z Ronda nie dojedziesz do Krosna, bo jest jednorealny korek. Z Rymanowa stoi rano i po południu. To nie są turyści. To są mieszkańcy. Z Rogów, już od Rogów raz ciągnął się korek od samej Góry Rogowskiej. No to gdzie on się będzie kończył? W Kamieniołomy w Lipowice. Dlatego bardzo was proszę o popieranie tego i lobowanie, bo widzę, że niestety człowiek jak jest i chce zrobić jak najlepiej dla mieszkańców, to ktoś po prostu robi kontrę. Ale to nie jest tędy droga. Bardzo dziękuję. Aha. Jeszcze nie, ale to już się waży na, że tak powiem, na dniach, bo jeżeli nie będzie do protokołu, nie mamy mapy, nie mamy z protokołu właściwie tam w tym piśmie nic takiego lakonicznego, no co, takie pismo lakoniczne, ale jeszcze jest jedna opcja taka, która mnie zaskoczyła raczej pozytywnie, nie wiem co będzie. Dostałam pismo od starosty z powiatu jasielskiego z taką propozycją drogi, która połączy Jedlicze Jasło z węzłem
tutaj w miejscu piastowym i mniej więcej ta droga tak jakby do nas dochodzi tak od Głowienki i łączy się też, pamiętacie tą obwodnicę, która po stronie Winnej Góry szła? No to tutaj mniej więcej tak po tym śladzie tej drogi, ale to jest tylko propozycja. Rozmawiałam ze starostą, więc to jest, może będzie wpisane w taką mapę dróg wojewódzkich, ale to jest naprawdę jeszcze najbliższe 20 lat może, jeżeli będzie. To znaczy to miałby być nowy przebieg drogi 28 i ona miałaby się łączyć z drogą numer 74 i docelowo z Aczkówką. To jest z jednej strony dobre i u nas akurat tutaj nie zagraża naszym terenom, wręcz otwiera i Głowienkę i otwiera tutaj te tereny nasze, więc Jedlicze rozwijając się też musi mieć swój gdzieś wypływ tych samochodów i dobrą komunikację. Dlatego to jest jakiś pomysł, ale to naprawdę na razie mamy pismo, żeby też mieć na uwadze i lobbować za tym, żeby była wpisana ta droga, a gdzie dalej jeszcze to jest daleka droga. Dlatego to przygotuję na następną sesję przebieg, być może jakąś dostanę odpowiedź. Na razie po prostu nikt nie odzywa się, nie rozmawia, a widzicie, że powstają jakieś rzeczy, które po prostu po cichu są załatwiane. Dziękuję. Dziękuję pani wójt za wyjaśnienie w kwestii budowy obwodnicy miejsca piastowego. Szanowni państwo, czy jeszcze w punkcie 7 sprawy bieżące wolne wnioski macie państwo jakieś zapytania? Nie widzę kolejnych wniosków, zatem przechodzę do punktu 8. Informacja przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce między sesjami. Informuję Wysoką Radę, że w ostatnim okresie od poprzedniej sesji nie wpłynęły jakieś ważne dokumenty do Rady Gminy, które należałoby tutaj dzisiaj odczytać. Zatem w tym punkcie nie będzie żadnych informacji. I proszę państwa, w punkcie 9 mamy zamknięcie obrad. Szanowni państwo, dziękuję za udział, czynny udział w dzisiejszej 59. sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady tej sesji.